Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami. Zebranie współorganizowane przez Poznański Profesor Przyjaciół Nauk, prezesa też określimy, pana Filipa Grybaka. Ja może nie będę teraz, wkład nie ma uczelni, które były zainteresowane, dlatego że w naszym Poznaniu odbywa się spotkanie klasków, tak, czyli konferencji rektorów akademickich szkół polskich. Także po prostu one są, nasze władze są bardzo mocno zaangażowane. Ale witam wszystkich, witam dyscyplinarz profesor, witam studentów. I może zacznę od takiego krótkiego wstępu, proszę Państwa. No, inflacja to jest poważny problem dla gospodarki. Konsumenci wydają coraz więcej, kupują coraz mniej. Oszczędności topnieją w oczach. Żadna lokata nie proponuje stopy zwrotu, która by nadążała za stopą inflacji. Maleje wartość aktywów w funduszach, szczególnie w funduszach emerytalnych, co grozi przyszłym emerytom. Także przedsiębiorstwa odczuwają tę sytuację, tak? Traktują to jako zagrożenie. No bo nie sposób planować kosztów, trudno przy takiej zmienności planować przychody. Ernst & Young robił badania we wrześniu, które badania wśród szefów korporacji, światowych korporacji. To było mnóstwo firm, około 700 bodajże. I ci prezesi wskazali, 69% bodajże z nich wskazało na inflację jako bardzo, bardzo poważne zagrożenie. A 90% zadeklarowało, że obecnie fundusze na inwestycje. Także to jak gdyby takie krótkie spojrzenie na to zjawisko, które jest inflacją. No, kto powinien przeciwdziałać inflacji? Przede wszystkim banki centralne. No i sądzę, że w gospodarce kraju demokratycznych, liberalnej gospodarce, to banki centralne powinny się cechować niezależnością, wiarygodnością i odpowiedzialnością demokratyczną. No i teraz w związku z tą sytuacją, z tą inflacją, jak gdyby pojawia się takie pytanie, czy współczesne banki centralne w krajach właśnie demokratycznych, bo raczej o liberalnym gospodarce na całym świecie wierzę, że my też tak gospodarnie jesteśmy, że jak mają się czy są spełnione te banki u nas charakteryzują. To byłoby pierwsze pytanie, za chwilę je powtórzę, bo pewnie się zadał pan Łapanek, który się przedstawił. No i drugie pytanie będzie dotyczyło polityki Narodowego Banku Polskiego w stosunku do odniesienia do podstawowego celu, jakim zgodnie z konstytucją jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, ale już jest wspieranie rządu. Jeśli tylko to wspieranie nie stoi w sprzeczności z realizacją tego podstawowego celu. Teraz bardzo uprzejmie dziękuję znakomicie profesorowi, przyjęli moje zaproszenie. I tak, może zacznę alfabetycznie. Pan profesor Cezary Kowalski, profesor naszego uniwersytetu, a jednocześnie członek Rady Polityki Pieniężnej. Pan profesor Tadeusz Kowalski, pan profesor Paweł Marszałek i last but not least, pan profesor Marek Ratajczyk. Bardzo uprzejmie dziękuję panu za przyjęcie zaproszenia. No i pozwolę sobie zadać to pierwsze pytanie. Czy współczesne banki centralne spełniają te warunki, o których mówiłem, czyli niezależność, wiarygodność i odpowiedzialność demokratyczna? Umówmy się tak, że alfabet wydaje mi się sprawiedliwy. Wobec tego zaczniemy według alfabetu. Pierwsze pytanie, a drugie pytanie, alfabet a reguły. Tak, czyli zaczyna pan profesor Cezary Kowalski. Cezary, proszę się przede.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja czuję się trochę jako zaproszony od zawsze, ponieważ jestem pracownikiem tego Instytutu. Natomiast bardzo dziękuję za zaproszenie do tej debaty w tak znakomitym gronie panelistów i przed takim audytorium. Pan profesor Rudzelka zasygnalizował, że jestem równocześnie członkiem Rady Polityki Pieniężnej, a to oznacza, że z jednej strony z przyjemnością i powinienem w takich debatach uczestniczyć, w takich debatach uczestniczę często, po raz pierwszy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, także dziękuję za zaproszenie, ale również chcę powiedzieć, że trochę mam w związku z pełnioną funkcją ograniczenia co do wypowiedzi. W związku z tym ja pewnych rzeczy po prostu nie będę mógł powiedzieć. W związku z tym z góry przepraszam, jeżeli w pewnych fragmentach wypowiedzi będę bardziej zdawkowy, ale wypowiedzi członka Rady Polityki Pieniężnej w niektórych kwestiach one są automatycznie przenoszone do świata realnego, inwestorskiego, rynków i tak dalej. Ja nie mówię, że nie chcę pewnych rzeczy powiedzieć, tylko niektórych rzeczy nie będę po prostu wprost wyrazić. Rzeczywiście, jak pan profesor Jacek Mizerka nam zaproponował około 5 minut, czy parę minut więcej. Wczoraj sobie pomyślałem, że to jest niewiele więcej albo prawie tyle samo, co dogrywka w meczu na mundialu, więc absolutnie niewiele. Że jesteśmy w Instytucie. Jesteśmy w Instytucie Rachunkowości i Zarządzania Finansami. W związku z tym ja tutaj przyjmuję taką klasyfikację rozumienia rachunkowego gospodarki otwartej, w której funkcjonuje bank centralny, sektor niefinansowy, w skrócie powiedzmy przedsiębiorstwa, sektor finansowy, w skrócie powiedzmy banki, gospodarstwa domowe, sektor rządowy, sektor zagraniczny. No i ja siłą rzeczy przyjmę trochę taką perspektywę banku centralnego, czyli ja będę patrzył na tę naszą dyskusję trochę z perspektywy banku centralnego. Mamy rzeczywiście w tej chwili fenomen inflacji, wysokiej inflacji. To jest już chyba przekonujące i widoczne dla każdego. Polityka pieniężna jest natomiast kluczową częścią bankowości centralnej. Jak rozumiem, mamy w pierwszej kolejności rozmawiać o takim bardziej wymiarze instytucjonalnym banku centralnego, a w drugiej części przejdziemy do tej dyskusji nad realizacją celu przez nasz bank centralny. Banki centralne są potężnymi instytucjami, bardzo potężnymi instytucjami. Akurat w tym instytucie powinienem powiedzieć, że suma bilansowa Banku Centralnego Polskiego od 2001 roku ona się zwiększyła sześciokrotnie. Ale takiego amerykańskiego Fedu czy Europejskiego Banku Centralnego ponad 10-krotnie. Od czasu kryzysu finansowego banki centralne no, jakby wrosły, ranga i znaczenie banków centralnych wzrosła i nikt nie kwestionuje, że banki centralne miały istotne znaczenie w przezwyciężeniu kryzysu finansowego i miały bardzo duże znaczenie dla walki z sytuacją covidową, jak i również w kontekście wojny w Ukrainie. Suma bilansowa do PKB to jest dzisiaj 30% naszego banku centralnego. Banku Europejskiego to jest około 60%. Ponieważ nie mam dużo czasu, to od razu powiem, że bankierzy centralni na całym świecie, nikt z nich nie ma wątpliwości, że należy przeciwdziałać długotrwałej, wysokiej inflacji. Nie znam banku centralnego, który by to deklarował w jakiejkolwiek formule. Żaden bank centralny nie akceptuje długotrwałej, wysokiej inflacji. Spór natomiast, jaki się toczy w poszczególnych krajach, jak i również myślę wśród ekonomistów w naszym kraju, on dotyczy tempa, raczej powinien dotyczyć
tempa sprowadzenia inflacji do celu. Nie czy my chcemy osiągnąć cel, tylko w jakim tempie byśmy chcieli ten cel osiągnąć. Pan profesor zwrócił uwagę na uciążliwości czy też koszty długotrwałej, wysokiej inflacji. Pan profesor zwrócił uwagę na bardziej konsekwencje, skutki takie redystrybucyjne, jak zrozumiałem, i na konsekwencje wynikające ze zmienności inflacji. Tych konsekwencji jest niekorzyści, kosztów inflacji jest dużo więcej, to ma wpływ na konkurencyjność kraju, już, ale i literatura, i praktyka wskazuje, że jeszcze tych uciążliwości wysokiej inflacji jest bardzo dużo. W związku z tym tu chyba nie ma sporu wśród ekonomistów, że wysoka inflacja jest zjawiskiem niepożądanym, zwłaszcza długotrwała wysoka inflacja, która charakteryzuje się zmiennością. Ponieważ jesteśmy na, ja zakładam, że ta dyskusja o realizacji celu w drugiej części, ona mi pozwoli przedstawić pewną argumentację dotyczącą już bardziej naszych realiów, ale odnosząc się do faktu, że jesteśmy w Instytucie Rachunkowości i Zarządzania Finansami, to potwierdzeniem, zwrócę uwagę w pierwszej kolejności na sektor przedsiębiorstw, do którego zresztą pan profesor Mizorka też jakiś tam sens się odnosił. Presja kosztowa, przedsiębiorstwa rzeczywiście wykazują bardzo wyraźnie istotną presję kosztową. Ale chcę powiedzieć, że w świetle wszystkich badań Banku Centralnego, naszego banku, wynika, że przedsiębiorcy wyraźnie wskazują, że ta presja kosztowa wynika z czynników niezależnych od krajowej polityki pieniężnej. I to jest mnóstwo statystyk, które to potwierdzają. Przedsiębiorcy w tej chwili uważają, że uciążliwość inflacji jest szczególnie dla nich ważna z perspektywy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Natomiast inflacje wskazują dopiero na czwartej, piątej pozycji. Ja wcale nie twierdzę, że bagatelizują inflację, tylko twierdzę, że w świetle naszych badań, które prowadzi Narodowy Bank Polski, wynika, że nie ma problemu z punktu widzenia przedsiębiorstw, mówię o pewnym generalnym wskaźniku, z przerzucaniem ciągle kosztów na stronę popytową. Czyli nie można powiedzieć i nie wskazują informacje, które osiągamy, otrzymujemy z przedsiębiorstw, aby wystąpiła wyraźna jakaś presja cenowo-płacowa. Popyt jest na tyle silny, że przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić ciągle na przerzucanie wysokich kosztów, wskazują przede wszystkim koszty surowców, energii i tak dalej, to wszystko wiemy. Więc to jest bardzo ważne w kontekście polityki pieniężnej, którą my realizujemy w Polsce. Czyli Bank Centralny może wpłynąć bardziej na tą stronę popytową, a nie na stronę podażową. I ja myślę, że będzie jeszcze taki moment, w którym do tego wrócimy. W związku z tym, jeszcze zakładam, że 2 minuty mam. Jeszcze raz powtórzę, że kwestią kluczową w tej chwili jest powrót do inflacji, ale stopniowy i we właściwym tempie. Natomiast odnosząc się już wprost do tego pytania, które pan profesor Mizerka postawił, czyli że do tych cech Banku Centralnego, mianowicie odnoszących się do oprócz niezależności do kontroli demokratycznej, przejrzystości i tak dalej. Oczywiście tutaj moglibyśmy mówić o zależności finansowej, funkcjonalnej, instytucjonalnej, personalnej. Ja chcę powiedzieć, że ta niezależność banków centralnych w różnych krajach przedstawia się różnie, te rozwiązania są różne. Na przykład ta niezależność w niektórych krajach jest regulowana bardzo ściśle przez prawo najwyższego szczebla, w niektórych krajach
jest to mniej drastycznie określone, chociażby finansowanie deficytu budżetowego. W niektórych krajach to jest dopuszczalne, w niektórych to jest niedopuszczalne. Ja rozumiem, że my nie mamy czasu, żeby to bardziej rozwijać. Natomiast bardzo ważna rzeczywiście jest kontrola demokratyczna i przejrzystość banku centralnego, bo rzeczywiście te cechy banku centralnego, one mają znaczenie dla efektywności polityki pieniężnej. Ja także jakby czasami w debatach dostrzegam, że jakby tutaj był jakiś znak zapytania albo jakaś wątpliwość. Nie dostrzegam w Polsce również takiej wątpliwości, że kontrola demokratyczna i odpowiedzialność demokratyczna i przejrzystość jest uważana jako coś, co ma służyć efektywności polityki pieniężnej. Na to się nakładają, na to z tym związanych jest ściśle bardzo wiele rozwiązań odnoszących się do komunikowania swoich decyzji przez Narodowy Bank Polski, przez Radę Polityki Pieniężnej. Bank centralny nasz ma cały system stworzony w tym względzie. Ten system jest zgodny ze standardami międzynarodowymi. Żadna instytucja międzynarodowa tego nie kwestionuje, a wręcz przeciwnie. We wszystkich indeksach w tym względzie bank centralny wypada dobrze. A w ostatnim słowie powiem w tym fragmencie oczywiście swojej wypowiedzi, że oczywiście kwestią, która czasami jest podnoszona w debatach, to jest kwestia podawania pewnej przyszłej ścieżki stóp procentowych. Te forward guidelines, często jest to podkreślane, że nasz bank centralny nie komunikuje, nie publikuje przyszłej ścieżki stóp procentowych. Rzeczywiście to pytanie pojawia się od kilku lat pod adresem bankierów centralnych, ale powiem tak, w tej chwili, proszę mi wierzyć, liczące się największe banki centralne wyraźnie wskazują, że odchodzą od publikowania ścieżek przyszłych stóp procentowych. I to dotyczy banku centralnego, europejskich banków centralnych. Także to jest coś, czego nasz bank centralny nigdy nie czynił, ale to jest w tej chwili powszechna praktyka bankowości centralnej, czy tak uprzedzająco, być może to wszystko ten wątek jeszcze się pojawi. A na koniec, już naprawdę ostatni zdanie. Chciałbym prosić, aby dyskusja, jeżeli miałaby się, ona się pewnie tutaj przetoczy, ja zabiorę głos dopiero za siódmym razem, bo będę miał wspaniałych następców, więc po szóstej wypowiedzi zabiorę głos po raz drugi. Proszę Państwa, inflacja w Polsce w XXI wieku, średnia inflacja w Polsce w XXI wieku wynosi 3,3%. Inflacja w Polsce od 2004 roku, kiedy przyjęliśmy strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, wynosi 2,8%. Inflacja za poprzedniej kadencji Rady Polityki Pieniężnej, ja akurat jestem 3 lata w poprzedniej kadencji, 3 lata przede mną w nowym składzie Rady Polityki Pieniężnej, 3,4%. Inflacja od czasu rozpoczęcia COVID-u, od początku sytuacji COVID-owej, 7,2%. Europie w strefie euro. Pierwsze trzy wskaźniki 1,9%. Natomiast od czasu COVID-u nie 1,9, tylko 3,5 średnio w strefie euro, co pokazuje, że fenomen inflacji rzeczywiście jest w tej chwili bardzo istotny. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja też dyskusję będziemy mieli po panelu, jeśli powinno, ale też może już w tym momencie się poczuję. Nie sądzę, żebym musiał, ale na przykład powiem, że dyskusja ma charakter akademicki, nie wiem, czy nie ma taki, bo pytań, ale i też bez jakichś
personalnym, proszę uczelni. Pan prezes Kowalski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jestem makroekonomistą i przyjmę taki punkt widzenia. Odniosę się bezpośrednio do tych trzech wymiarów centralnej bankowości jako pewnego rodzaju gwarancję wysokiej skuteczności banków centralnych. Myślę, że nikt nie kwestionuje tych trzech wymiarów, szczególnie tych pięciu filarów niezależności bankowości centralnej. Natomiast uważam, że warto sobie przypomnieć, dlaczego one stały się tak ważne i jakie były tego przyczyny. Pierwsza przyczyna to zakłócenia w latach 70. związane z koszmarnym wstrząsem popytowym, który w gruncie rzeczy doprowadził do zerowej skuteczności ówczesnej keynesowskiej polityki makroekonomicznej. To jest pierwszy wymiar. Drugi to rewolucja racjonalnych oczekiwań w reakcji na wyczerpywanie się klasycznej keynesowskiej polityki makroekonomicznej sterowania globalnym popytem głównie. I to jest koniec lat 70. i całe lata 80. Powrót do korzeni i tak zwana nowa klasyczna makroekonomia, ona oczywiście już wyczerpała swoją moc, ale o tym musimy pamiętać. I trzeci problem, który pojawił się, to możliwość i konieczność pogłębienia integracji europejskiej, zarówno po poszerzeniu w połowie lat 80., a później konieczność dodania nowego impulsu, czyli stworzenia europejskiego systemu banków centralnych. I wtedy pojawia się, na pierwszy plan wchodzi model przyszłego banku centralnego, który będzie integrować europejskie kraje, które uznały czy podejmą decyzję, żeby wejść do tego pociągu. I takim wzorcem był Bundesbank, najlepszy bank centralny w Europie, jeśli nie na świecie, który zapewniał dzięki swojej niezależności przede wszystkim i wysokim kompetencjom osób, które były powoływane do definiowania polityki pieniężnej, zapewniał niemieckiemu przemysłowi i niemieckim konsumentom najniższą i najbardziej stabilną stopę inflacji po reformie walutowej. Stąd ten bank i rozwiązania instytucjonalne jako najlepszy przykład realnie funkcjonującego banku stały się pewnego rodzaju miernikiem postępu instytucjonalnego, który dokonywał się w bankowości centralnej. Takim dobrym przykładem jest nasza konstytucja z 1997 roku. I również to, co robiliśmy zaraz po odzyskaniu warunków do prowadzenia samodzielnej polityki. Przypominam, 1991 rok i formalna deklaracja, że naszym celem jest przystąpienie do Unii Europejskiej. Wszystkie zmiany w sektorze finansowym, w tym centralnej bankowości, były podporządkowane temu strategicznemu interesowi. Oczywiście mówimy o niezależności de facto i de jure. Nie ma stuprocentowo niezależnego banku centralnego, ale niezależność jest absolutnie kluczowa z jakiego punktu widzenia. Niezależny i wiarygodny bank centralny może oddziaływać na oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych, robotników i przede wszystkim przedsiębiorców, a więc z jednej strony przeciwdziałać powstawaniu presji inflacyjnej, a z drugiej strony, jeżeli ona się pojawi w wyniku zakłóceń, na przykład zewnętrznych, redukować faktyczną inflację poprzez oddziaływanie na oczekiwania, ale uwaga, niezależność mogę zapisać w konstytucji i w ustawach. Wiarygodność muszę wypracować przez uczynki.
I budowa wiarygodności, czyli stosunkowo wysokiej skuteczności polityki pieniężnej i jej niskiego kosztu, przepraszam, to jest 5 minut, jego niskiego kosztu wycofywania się z wysokich oczekiwań inflacyjnych nie da się uzyskać inaczej niż przez wiarygodność. Wiarygodność budujemy przez, przypominam, budujemy przez lata i budujemy zarówno przez uczynki, jak i przez moje, przez to, że dowiodłem, że nie doprowadziłem do napięć inflacyjnych, a jeżeli już one się pojawiły, jestem w stanie sprowadzić gospodarkę na ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego bez wysokich kosztów zwalczania inflacji. Demokratyczna odpowiedzialność, a znowu de facto i de jure, strasznie ważna, bo tak jak powiedział profesor Kochalski, banki centralne stały się najpotężniejszymi instytucjami polityki gospodarczej, mają niesamowitą władzę, a na koniec przypomnę, na czym polega największy problem banków centralnych. Opóźnienie czasowe związane z polityką pieniężną. Minimum 1,5 roku, czyli mamy taką niebezpieczną asymetrię. Z jednej strony opóźnienie wewnętrzne, czyli czas, w czasie którym banki centralne, Rada Polityki Pieniężnej w naszym przypadku mogą podjąć decyzję, to może być dzień, tydzień. Nominalnie co miesiąc spotykają się, czyli opóźnienie wewnętrzne, czas potrzebny do podjęcia decyzji jest stosunkowo krótki, opóźnienie zewnętrzne jest bardzo drugie. To jest po pierwsze. Po drugie, żaden rozsądny bankier centralny nie podejmuje decyzji szybciej niż po uzyskaniu co najmniej dwukwartałowej tendencji. Czyli mamy potężne instytucje w demokratycznych krajach wyposażone odpowiednie atrybuty niezależności, a równocześnie zajmują się materią, która jest niezwykle trudno sterowalna. Stąd nacisk na wiarygodność jako na tę cechę, która złagodzi koszt, z którym zwykle mamy do czynienia, koszt społeczny związany ze zwalczaniem inflacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz oddam głos. Jarosław Oliwa, szef Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Razem z panem naszym kanclerzem. Witam. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia dzisiaj. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie oprócz tego, o czym wspominał mój przedmówca, pan profesor Kowalski, jaka była geneza tych jakościowych aspektów polityki pieniężnej. Warto pamiętać o tym, że tak naprawdę przełom stuleci to był taki moment, kiedy wydawało się, że ta polityka pieniężna jest jakoś tam rozwiązana. Ba, nawet można było powiedzieć, że cała makroekonomia jest jakoś tam rozwiązana. To się wyrażało w tym nowym konsensusie politycznym obejmującym takie filary jak polityka stóp procentowych, jak raczej reguły niż dyskrecje, jak właśnie jakościowe aspekty z niezależnością na czele, jak strategia bezpośredniego celu inflacyjnego. No i to była odpowiedź, która była odpowiedzią na pewien chaos. Tu pan profesor Kowalski wymienił te lata 70. Ja dodam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, która wtedy nastąpiła, upadek systemu z Bretton Woods. I szanowni państwo, to w moim przekonaniu jest kwestia absolutnie kluczowa, bo banki centralne musiały nauczyć życie w środowisku dwóch bardzo ważnych zmiennych: fiducjarnej waluty i płynnych kursów, które stały się powszechne. I o ile te pierwsze dwie dekady były powiedzmy takie trochę poligonem, banki centralne się uczyły, widziały, że te agregaty pieniężne, mimo że one w retoryce pozostawały, no to w praktyce już nie odgrywały roli. No i przyszedł rok 1990, przyszła ta nieszczęsna definicja Fukuyamy końca historii. On oczywiście co innego chciał powiedzieć, no ale tak mu głupio wyszło, że jakoś kojarzony jest teraz z takim prawie już synonimem błędnej prognozy.
No i proszę Państwa, wtedy niektórzy zaczęli mówić o tym systemie Bretton Woods 2, że to zaczęło wszystko klikać, mówiąc potocznie. I te dwie, trzy dekady to była dekada takiej no, absolutnej hegemonii procesów globalizacyjnych, można powiedzieć, z dużą korzyścią, także z dobrym wpływem na stopę inflacji, dodajmy. To był czas takiego apogeum banków centralnych. No, prezes Greenspan, prawda, to później byli traktowani wręcz jak gwiazdy roku, niektórzy prezesi banków centralnych, gdzieś w mentalu. No i to były czasy łatwe, można powiedzieć, i okazało się, że ten nowy konsensus w tych łatwych czasach sprawdza się bardzo dobrze, że jesteśmy bankiem centralnym, prowadzimy BCI, gdzieś mamy bardzo korzystne tendencje zewnętrzne, jeśli chodzi o inflację. No wydaje się, że już jest dobrze, prawda? Mamy wielką moderację, o której nasz niedawny noblista tyle pisał. No a potem nagle się zaczęło bardzo mocno, bardzo wiele rzeczy dziać, które pokazały, że gdzieś coś w instytucjach nie działa. Także w samym systemie monetarnym, być może także w cechach samego pieniądza, to jest oczywiście do dyskusji, że jednak na dłuższą metę sytuacja z pieniądzem fiducjarnym jest sytuacją trudną, który nie ma tak naprawdę żadnych granic emisji. Sytuacja, w której mamy płynne kursy walutowe i swobodnie bardzo krążący kapitał. Przy braku szoków podażowych, które wystąpiły już wkrótce, przy problemach nadzoru, regulacji, bo pamiętajmy o tym, że nadzór to jest coś, co bardzo często było pomijane. Nadzór nad bankami, nadzór w ogóle nad sektorem finansowym. Później dopiero zaczęto rozumieć, że ten nadzór może być traktowany jako swoisty instrument polityki pieniężnej. Ta dziwna symbioza celu stabilności finansowej i celu stabilności monetarnej, przed jaką stanęły w połowie lat 2010 banki centralne, to było już bardzo dużo, bo nagle okazało się, że inflacja w porządku, ale co jeżeli mamy problem na rynku aktywów? Jak reagować? Jedynym wyjściem tak naprawdę była wtedy znowu wiarygodność. Jedynym wyjściem była niezależność, tylko tu zaczęto zadawać krępujące pytania, ale niezależność wobec kogo? Bo zawsze rozumiano to jako niezależność wobec rządu. Z czasem ci z ekonomistów heterodoksyjnych, którzy patrzyli na to inaczej, podkreślali fakt, że wszystko pięknie, ale co z niezależnością wobec rynków finansowych? Czy to planowane zadowolenie rynków, czytaj kształtowanie oczekiwań, czy to nie idzie troszkę za daleko, czy to nie jest tak, że troszkę czasem rynki dyktują. Ja nie mówię, że to może być źle, bo rynki mogą wiedzieć lepiej, prawda, niż bankier centralny, jaka byłaby pożądana ścieżka. Pytanie, czy gdzieś tam, jak pokazał kryzys roku 2007-2009, czy tam nie doszło do pewnych jakichś takich niekorzystnych wydarzeń i czy te banki centralne troszkę same z siebie nie straciły impetu. Moi znakomici przedmówcy mówili o potężnych instytucjach, ja się z tym oczywiście zgodzę, ale chciałbym tutaj tak, żeby troszkę się odróżnić, powiedzieć, że banki centralne owszem są potężne, ale one działają obecnie w środowisku, które jest dla nich bardzo trudne. W środowisku bardzo zmiennym, w środowisku, w którym mają bardzo duże, można powiedzieć, nie tyle konkurencje, bo to by nie o to chodziło, mają instytucje, które są niesforne, które troszkę wyemancypowały, tak jak wyemancypowały duże instytucje bankowe czy duże korporacje, które często nie potrzebowały tych banków centralnych jako źródła płynności. No i to oczywiście rodziło potrzebę nowych instrumentów i znowu po raz kolejny potrzeba wiarygodności. Po raz kolejny potrzeba nowych instrumentów i mamy teraz inflację i tutaj można by oczywiście dyskutować. To nie był łatwy wybór, tak? Czy mamy pomagać w czasie kryzysu, czy mamy trzymać się celów głównych. No ale jakoś rzadko mówi się teraz o tym, że inflacją, którą mamy, tak naprawdę jest też efektem programów QE, Quantitative Easing. I to jest czynnik, który jest w tych dyskusjach pomijany. Banki centralne niechętnie przyznają się do tego, że robiły co mogły, pompowały pieniądze do gospodarki i ja znowu nie oceniam, bo być może nie było wtedy innego wyjścia, pewnie na pewno nie było, ale efekt jest taki, że nie bardzo wiedziano wtedy, jak z tego wyjść. Można powiedzieć metaforycznie, wypuszczono gina z butelki i zgubiono korek, tak? No i to QE nam przy generalnie, proszę Państwa, jednak sam koniec, prosta sprawa, odwołajmy się do równania ilościowego. Jeżeli przez pandemię mieliśmy parametr trwał na poziomie prawie niezmiennym, ta szybkość obiegu była znikoma, dorzuciliśmy setki miliardów do gospodarki, no to czynnik P musiał wzrosnąć, Szanowni Państwo. No i wiarygodność jak najbardziej i tak, wydaje mi się, utrzymywała banki w grze bardzo długo. Co do demokratycznej odpowiedzialności, co do niezależności, to jak było tutaj powiedziane, de jure de facto, okazało się, że de jure wygląda bardzo dobrze, z de facto bywa różnie. Natomiast co na pewno banki centralne mogły zrobić lepiej, tak jak w moim przekonaniu to widzę, to mogły zadbać o lepszą transparentność, której chyba jednak troszkę zabrakło. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pan profesor Marek Radeczek. I chcę powiedzieć, że pan profesor na zdanie, jak skończył na to pytanie, zadam drugie pytanie, pan profesor znowu zada. Ja być może zaproponuję modyfikację, bo słuchanie tej samej osoby dwa razy w ciągu, jeśli tak można powiedzieć, może nie jest najlepszym pomysłem. Ja zacznę od końców. W zasadzie mógłbym powiedzieć tak, no panowie już przede mną powiedzieli wszystko.
zacznę od tego nieszczęsnego Gina, a nie Gina i butelki. Znalezienie korka nie ma żadnego znaczenia, jak Państwo wiecie, jak już się raz tego nieszczęsnego Gina wypuści, to z powrotem go wepchnięcie do butelki jest raczej mało prawdopodobne, więc tutaj nic już z tym za bardzo zrobić nie można było. Ale wracając do rzeczy Państwa, ja bym powiedział tak, również nawiążę do tego, co tutaj parę razy padało, że banki centralne są potężnymi instytucjami. Ja pozwolę sobie skorygować, one są potężnymi organizacjami. Natomiast instytucje to jednak troszkę inne rozumienie by się tu przydało i problem polega na tym, czyli te wszystkie reguły formalne i nieformalne, w ramach których funkcjonują organizacje. I tu oczywiście ten wątek, który się też pojawił, że mówienie w sensie generalnym tak, o niezależności, wiarygodności jest trudne, ponieważ my mamy na końcu każdy bank centralny zanurzony w określonym właśnie otoczeniu instytucjonalnym, które w bardzo istotny sposób modyfikuje rozumienie pewnych zasad. Tak? To jest to, co często politycy się przerzucają, mówią, bo w kraju X to podobnie, jak my chcemy to zrobić. Tak? Nie, nie, nie. To, że w sensie formalnym, organizacyjnym to może być podobne rozwiązanie, może w tak rzeczywistości oznaczać coś zupełnie innego. Może oznaczać sytuację, w której na przykład politycy bezwzględnie kierują się zasadą merytokracji przy kreowaniu na przykład obsady pewnych stanowisk, w tym w banku centralnym. I może być tak, że politycy będą dokładnie ten sam mechanizm wykorzystywać, tylko że nie będą odwoływać się do zasady merytokracji, ale przede wszystkim do zasady, no powiedziałbym, lojalności politycznej, która z merytokracją nie musi koniecznie współgrać. Natomiast Państwa, ja nawiążę również do tego, co powiedział wcześniej pan profesor Marszałek. My musimy pamiętać, że właśnie idea niezależności banków centralnych narodziła się w bardzo konkretnym, na bardzo konkretnym etapie historii. Bądź co bądź Bank Szwecji czy Bank Anglii funkcjonowały 300 lat nie jako instytucje niezależne, a funkcjonują jako instytucje niezależne mniej więcej około 30 lat, Bank Anglii mniej więcej 25. Czy możemy powiedzieć, że przez 300 lat wcześniejszych działo się coś bardzo złego, dlatego że one formalnie nie były niezależne, dlatego że na przykład stopy procentowe w Anglii były zmieniane w ten sposób, że spotykał się odpowiednik naszego ministra finansów z odpowiednikiem prezesa banku centralnego i po prostu to uzgadniali, tak? I po prostu dyskutowali, aż uzgodnili, że wobec tego dokonujemy takiego ruchu w ramach stóp procentowych. Nie. Po prostu na pewnym etapie historii nałożyły się dwie rzeczy. Z jednej strony rzeczywiście realia gospodarki lat 70. stagflacja w niektórych krajach, slamflacja, bądź jak inni mówią z polskiego, slumflacja, plus cała ta ofensywa myśli neoliberalnej, no i szczególna tutaj rola, nie wymienię na niego jeszcze dzisiaj, Miltona Friedmana, bo to on tak naprawdę swoim tekstem z 1962 roku, czyli w kategoriach historycznych też niedawno, zaczął tą całą wielką debatę, czy potrzebujemy niezależnego ciała w zakresie polityki monetarnej. I on był za, ale jakby ktoś dokładnie przeczytał jego tekst, to wcale nie wyobrażał sobie tej niezależności jako skrajnej. On się jej bał. On bał się, że jeżeli banki centralne za bardzo się, mówiąc, wybiją na niepodległość, to mogą na przykład, mówiąc brutalnie, stracić kontakt z rzeczywistością. Że mogą w gruncie rzeczy realizować politykę, to tak przemknęło tutaj wypowiedzi pana profesora Marszałka, która niekoniecznie będzie polityką bezdyskusyjną w kategoriach realizacji pewnych celów, i do tego za chwilę nawiążę, a będzie przede wszystkim taką polityką technokratyczną, tak, która będzie zapewniać bankowi jego formalne realizowanie pewnych celów, osiąganie tych celów i w zasadzie czego więcej od nas oczekujecie. Tak? Więc to był etap, pewien etap historii, który tak, a nie inaczej się ułożył i dzisiaj w zasadzie dyskusja o niezależności wraca z powrotem właśnie z takim pytaniem. Czy biorąc pod uwagę to wszystko, co dzieje się w ostatnich latach, od kryzysu finansowego począwszy, przypominam Państwu, że 10 lat wcześniej w Stanach Zjednoczonych w wielu uniwersytetach na poważnie się zastanawiano, czy w ogóle jeszcze uczyć o cyklu koniunkturalnym, bo przecież to już jest przeszłość. Kiedy mamy kryzys finansowy, mamy pandemię, mamy wiele innych problemów, czy rzeczywiście nie powinniśmy jak gdyby tknąć nowego ducha w dyskusji o tych fundamentach działalności bankowości centralnej, a zwłaszcza zastanowić się nad jedną kwestią, którą tutaj do tej pory nie padła. Cel. Czemu to wszystko ma służyć? Wzrost, stabilność cen, to brzmi dobrze,
Ale co jest na końcu tego wszystkiego? Na końcu są konkretni obywatele konkretnych państw. I ci obywatele coraz częściej mówią, że oni tego wszystkiego nie akceptują. Że co z tego, że będzie stabilny wzrost, jak z tego wzrostu większość, i to lwią część, będzie przejmować 10% społeczeństwa, a 90% będzie musiało przyjąć do wiadomości, wiecie, jest dobrze, bo mamy stabilny wzrost. Co z tego, że będą stabilne ceny, jeżeli tak naprawdę ja nie będę widział poprawy mojej realnej sytuacji ekonomicznej. I to jest problem, wobec którego stoi ekonomia jako nauka, to jest problem, wobec którego stoją politycy i to jest problem, wobec którego stanęły banki centralne, że tu użyję bardzo modnego słowa suweren. Suweren w wielu krajach demokracji liberalnej, bo przecież ta niezależność to jest przede wszystkim kontekst demokracji liberalnej, znaczna część tego suwerena coraz częściej mówi, że średnio go interesują te wielkie debaty właśnie o niezależności i czym tam jeszcze. On chce widzieć efekty przede wszystkim, jeśli chodzi o swoje warunki życia, a klasa średnia zwłaszcza nie bardzo w ostatnich latach widzi, żeby coś się w tej materii poprawiało. Wobec tego no, trzeba po prostu, powiedziałbym, powiedzieć tak, niezależność oczywiście, znacznie większa rola owej wiarygodności, o której tutaj była mowa, to jest najważniejszy tak naprawdę element, ale w tej chwili jest, jak sądzę, etap, na którym powinniśmy zadać pytanie, po pierwsze, czemu to wszystko ma służyć i czy na pewno to, co sprawdzało się przez historycznie mgnienie okiem, niecałe 30 lat, tak? Mniej więcej połowa lat 70., początek XXI wieku, no może jeszcze dołóżmy te parę lat do kryzysu, co to jest 40 lat? I my mówimy, że mamy jakieś reguły święte, niepodważalne, bo przez 40 lat to działało. Ostrożnie. Nie wyrzucajmy tego wszystkiego na śmietnik historii, ale z drugiej strony też nie traktujmy tego jako problemów raz na zawsze rozstrzygniętych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, teraz myślę, że pytanie ludzi, które trochę pewnie więcej emocji wywołało, to mówicie, czy polityka Narodowego Banku Polskiego w odniesieniu do podstawowego celu, który w świetle konstytucji RP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej, no, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NZP, była i jest adekwatna? Nie wiem, znaczy, ja już powiedziałem, że nie jestem entuzjastą, że ale jeszcze ja dobrze nie skończyłem, jak ja już mam, mogę przesunąć się o jedno miejsce i na przykład niech zacznie pan profesor Marszałek albo pan profesor Kowalski i również pan profesor Kochalski mógłby być nie na ostatniej, no chyba, że taka rola mu odpowiada w tej turze akurat. Bardzo sprytnie zrobione, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no troszkę tu niezręcznie wypowiadać się generalnie na temat tego, czy NBP dał radę, czy nie dał radę, siedząc z przedstawicielem NBP przy stole. No ale jesteśmy w uczelni wyższej i jako akademik mam ten przywilej, że mogę sobie czasem popleść coś bez żadnego zobowiązania, bo mnie rynki nie słuchają, więc jest spokój. No i tutaj patrząc tak, proszę Państwa, jak to wyglądało, to pan profesor Kochalski przytaczał te statystyki, to są średnie. Średnie są niebezpieczne, wszyscy o tym wiemy. Patrząc w kategoriach celu, proszę Państwa, no to ten cel zrealizowany nie jest. I tutaj nie, żeby chodziło tylko nawet o ten ostatni okres, bo gdybyśmy spojrzeli wcześniej, proszę Państwa, ten cel nie był realizowany także wtedy, gdy były tendencje ujemne. Inaczej mam na myśli, gdy była inflacja poniżej celu, było też parę takich okresów, też tej symetrycznej reakcji brakowało. Natomiast teraz no mamy inflację, jaką mamy. Ja oczywiście rozumiem sytuację. Ta inflacja jest kłopotliwa. Jeżeli ktoś wierzy w podział w inflację popytową i kosztową, bo znam takich, którzy uważają, że zawsze i wszędzie jest tylko popytowa i w ogóle nie ma innej opcji, no to jeżeli przyznamy, że ta inflacja ma częściowo charakter kosztowy, to niewątpliwie ma. Dodatkowo tracimy tę premię, o której wspominałem, związaną z niską inflacją importowaną wskutek postępów globalizacji. To się skończyło i pewnie nie wróci. Z drugiej strony mamy te czynniki popytowe, które mamy, wywołane niekorzystną policy mix, to w zasadzie tutaj chyba nie ma o czym dyskutować. Ta policy mix, która ukształtowała się u nas w Polsce, jest no kanonicznie w ogóle niedobra, tak? To już w ogóle nie tylko ze względu na jakiś tam przejściowy czas, ale to jest, tak się wydaje, ten wariant policy mix, który zawsze był odradzany. No i tak patrząc teraz na inne też banki centralne, no bo pamiętajmy, to nie jest tak, że na przykład tylko NBP zwlekał z podwyżkami stóp procentowych, EBC dopiero teraz w lipcu się za to zabrał, też kierując się takimi, a nie innymi określeniami. Natomiast patrząc teraz na sytuację, to można by tutaj uciec się do dowcipnej, mam nadzieję, parafrazy
słynnej sentencji Marka Aureliusza i powiedzieć, że NBP uznał, że inflacja uśmiecha się do każdego. Jedyne, co on może zrobić, to uśmiechnąć się do niej. No bo troszkę tutaj wydaje się braku pewnej takiej aktywności. No i to jest tak naprawdę dylemat, tak? Ja go troszkę zarysowałem, gdy mówiłem o tych problemach ze stabilnością finansową. I teraz dylemat, na ile bank centralny powinien być właśnie bankiem, który skupia się na celu głównym i tak jak mamy zapisane cele wzrostu i tak dalej, wspiera tylko wtedy, gdy osiągnięty jest cel główny, czy nagle zapanowała taka interpretacja tych celów banku centralnego, że jednak one są równoznaczne. Bo jeżeli słyszymy interpretację, że bank centralny jednak gdzieś to ma na względzie wzrost potencjalny bezrobocia, w porządku, to oczywiście można zrozumieć. Sam wchodziłem na rynek pracy w 2001 roku, gdy bezrobocie wynosiło bardzo wiele, i inflacja była zduszana chładzaniem jakiejś gospodarki, jak to wtedy troszkę niesprawiedliwie nazywano. Rozumiem, że takie wątpliwości, dylematy można mieć, że czy my tutaj nie chłodząc za mocno gospodarki nie wywołamy sobie bezrobocia. Sęk w tym, że my mamy inflację prawie 20%. Ja bym bardzo był ciekawy, czy takie szacunki są prowadzone, ile na przykład to bezrobocie by odbiło. Czy ono by odbiło do 6%, czy do 10%, czy do 12%. No bo jakbym usłyszał, że odbije do 20%, to w porządku, to bym uznał, dobra, no to jakoś może z tą inflacją damy radę. Tylko to jest takie troszkę poruszanie się też w schemacie myślowym, który kiedyś był już też przez ekonomistów tak naprawdę uznany za fałszywy dylemat. To nie jest tak, że my mamy ten trade-off między inflacją a bezrobociem cały czas. My generalnie, jeżeli dopuścimy do wysokiej inflacji, no to ten generalnie znowu by się prosiło o parafrazę Churchilla po Monachium, tak? Że wybraliście inflację zamiast bezrobocia, ale bezrobocie będziecie mieli i tak. No i to są, ja się bardzo cieszę, że mogę to sobie tak dywagować i ja tych decyzji nie podejmuję. Natomiast obiektywne fakty są takie, cel nie jest realizowany. Mandat NBP w tym momencie można uznać, nie jest realizowany, bo po prostu tego celu nie ma. I można by to pewnie wszystko naprawić dobrą przejrzystością, dobrą polityką komunikacyjną. Pokazać, co tam w NEKMODzie wychodzi na przykład, pokazać jakieś parę innych rzeczy, powiedzieć właśnie, jakie mamy scenariusze, jak to może być. Natomiast my się poruszamy na takim bardzo dużym, w moim przekonaniu, poziomie ogólności, jeżeli chodzi o faktyczne postawienie spraw, jaka inflacja ma być, jaka będzie, jaką tolerujemy. Jeżeli teraz, szanowni państwo, dorzućmy sobie jeszcze jeden parametr, tak dla ciekawości, żeby było jeszcze ciekawiej. Załóżmy, że nagle by coś było nie tak ze stabilnością finansową u nas. Co może się zdarzyć? No i nagle mamy jeszcze jeden cel, przed którym bank centralny stoi, tak? Jak użyć wtedy narzędzi nadzoru makroostrożnościowego? Jak stabilizować rynek finansowy, gdyby była taka potrzeba? W sytuacji tego, że nie wyszliśmy z QE, w sytuacji tego, że mamy gdzieś tam w deklaracjach takich, że cel wzrostu gospodarczego i bezrobocia jest traktowany jako, tak ja to rozumiem, że jest prawie równorzędny, czy jest to równie ważne jak to, że inflacja, czy powiedzmy taki jest wybór czasowy być może. No natomiast w tym momencie chyba brak tu jednak jasnych priorytetów, jasnej hierarchii, tak jak to widzę, ale jak mówię, to są moje akademickie rzeczy, ja się zajmuję historią pieniądza i jak pamiętam, nigdy dobrze się inflacja dobrze nie kończyła, proszę państwa, a jeśli mamy inflację 18%, no to nawet najwięksi optymiści uważali, że ta inflacja powyżej 10% to już coś by trzeba robić, nawet ci ekonomiści tacy tradycyjnie bardziej za, powiedzmy, interwencją, za wzrostem, za tego typu rzeczami, no mamy jak mamy. Także tutaj ja bym się obawiał troszkę i chyba bym działał ostrzej, ale może dlatego, że nie wiem, jestem niecierpliwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan profesor nam teraz zaburzył kolejność, więc teraz niech powie, kto następny. Ja nie decyduję. Dobrze, skoro prowadzący mówi, że teraz ja, no to już nie będziemy dalej dyskutować. Szanowni państwo, ja się zachowam jak rasowy ekonomista i jak państwo wiecie, rasowy ekonomista zawsze mówi, to zależy. I podobno jedyne spotkanie dwóch wielkich ludzi, czyli Franklina Delano Roosevelta i Johna Maynarda Keynesa, skończyło się stwierdzeniem ze strony Roosevelta, że wreszcie by chciał spotkać jednorękiego ekonomistę, bo jak państwo wiecie, to co my mówimy z jednej strony, z drugiej strony, to anglosasi mówią z jednej ręki, z drugiej ręki, więc on powiedział, że marzy mu się spotkanie z jednorękim ekonomistą. Proszę państwa, ja powiem w ten sposób, wszystkie banki centralne są w tej chwili w jakiejś mierze pod obstrzałem. O wszystkich prawie praktycznie się mówi, że przespały, że właśnie uwierzyły w to, że dobre czasy będą trwać wiecznie, że polityka monetarna w gruncie rzeczy będzie dość prostą polityką, nie wymagającą zbyt wielkiej finezji, nie wymagającą sięgania po jakieś nadzwyczajne działania i że właśnie no, nawet kiedy pojawił się kryzys finansowy, no to właśnie, że wystarczy tylko zalać rynek pieniądzem, który gdzieś tak nam pięknie się schował, to znaczy nie wylał się na rynek, stąd już niektórzy właśnie budowali wizję świata, że można tego pieniądza
pchać, ile się tylko chce i on gdzieś tam się magicznie schowa i na inflację się nigdy nam nie przełoży. Więc można by pewno zrobić takie spotkanie poświęcone w każdym kraju, poświęcone bankowi centralnemu tego kraju, czy Europejskiemu Bankowi Centralnemu i pewno by podobne padały stwierdzenia, że właśnie, że przespano, że nie zauważono, że za późno, że niedostatecznie i tak dalej. Więc to jest poza dyskusją. Poza dyskusją jest to, że warunki są rzeczywiście wyjątkowo skomplikowane i nakładają się te inflacje z różnych źródeł i można się spierać o to, na ile to jest ta inflacja taka nasza, wewnętrzna, na ile ta importowana, generowana, na którą nie mamy większego wpływu. Można oczywiście operować argumentem, że przedsiębiorcy ciągle jeszcze mówią, że inflacja aż tak nie doskwiera, bo jak tu tutaj słyszeliśmy, można przerzucić na klienta. No tylko, że właśnie ten klient coraz bardziej dostrzega to, że no właśnie jest na niego przerzucane, tak? Więc bo ostatecznie liczy się jego interes w tym wszystkim. Ja bym powiedział tak. Osobiście uważam, że niedobrze się stało, że tak naprawdę od dłuższego już czasu, jeśli chodzi o, po pierwsze, winne są do pewnego stopnia, powiedziałbym, zapisy konstytucyjne dotyczące NBP i Rady Polityki Pieniężnej. One są bardzo ogólne, jeśli chodzi o na przykład kwestie, kogo byśmy widzieli w Radzie Polityki Pieniężnej. No, to ogólne stwierdzenie, że osoba, która ma pewne tam takie, nazwijmy to, wiedzę, tak, czy z zakresu finansów, to jest pojęcie bardzo płynne, tak, i można je bardzo różnie interpretować, co powoduje, że dowolną osobę, jeżeli tylko politycy z jakiegoś powodu chcą ją umieścić w Radzie Polityki Pieniężnej, to umieścić ją mogą, tak, i to jest bardzo niedobre. Niedobre jest to, że nie udało nam się wypracować tego, że są pewne obszary życia społecznego i politycznego ponad podziałami politycznymi, czyli właśnie polityka makroekonomiczna, zwłaszcza w tym segmencie monetarnym, czy chociażby to, co jest nam tutaj w większości szczególnie bliskie, czyli kwestie na przykład edukacji, szkolnictwa wyższego i wszystkiego, co z tym się wiąże. Natomiast ja uważam, że reakcja była spóźniona, bo nam zaczęła ta inflacja lekko dokuczać już wcześniej, czyli przed jeszcze COVID-em tak naprawdę. Już wtedy można było zadać sobie pytanie, czy nie powinno się zareagować. Aczkolwiek przyjmuję do wiadomości, że no to jest zawsze na zasadzie, jak to się mówi, wszystkie bitwy post factum są wygrane. Tak jak jeszcze się raz przeanalizuję, jak to było, trzeba było tych postawić z lewego skrzydła na prawym, a tych ruszyć pierwszych i bitwa byłaby wygrana. Więc na tym polega problem, że my oceniamy w znacznej mierze post factum, a tak jak tutaj było powiedziane, to jest tak naprawdę zabawa na temat przyszłości, czyli co będzie za rok, za półtora roku. I trzeba sobie próbować tę przyszłość wyobrazić. I oczywiście przy takim nasileniu zjawisk trudno przewidywalnych, czy zjawisk trudno mierzalnych w kategoriach ryzyka, bardziej w kategoriach już często niepewności, trzeba je oceniać, to oczywiście to szalenie politykę monetarną utrudnia. Natomiast byłoby bardzo dobre, no uważam, że rzeczywiście nastąpiło chyba trochę przespanie pewnego momentu, ale to nie jest grzech tylko NBP. I dobrze by było, gdyby no właśnie ten szczególnie trudny czas dla gospodarki i społeczeństwa, żeby towarzyszyło mu, powiedziałbym, większy poziom wiarygodności tego, co ze strony NBP jest przekazywane, bo tutaj rzeczywiście, ja podkreślam, ja nie wystawiam oceny w kategoriach, kto tu jest winny, kto tu jest bezwinny i tak dalej. Ja mówię o fakcie. Fakt jest taki, że w tej chwili wiarygodność NBP jest oceniana dość nisko na rynku wewnętrznym. Oczekiwania inflacyjne nam się lekko urwały, bo tutaj my mówimy o inflacji, ale właśnie przede wszystkim powinniśmy mówić o oczekiwaniach inflacyjnych. One z różnych badań wynika, że są trochę niebezpiecznie wysokie. I teraz jest pytanie, jak te oczekiwania inflacyjne z powrotem wepchnąć, no nawiązując do tego nieszczęsnego gina, do butelki, raczej będzie trudno, bo jak dobrze wiemy, no ekonomia jest nauką na pograniczu sztuki. No i działa to mniej więcej tak, że im większej inflacji ludzie się spodziewają, tym na ogół większa ona wychodzi. Więc tak naprawdę jest pytanie, na ile my w tej chwili nie tyle potrafimy tu i teraz coś zmienić, bo tego już nie zmienimy. Pytanie brzmi, czy ta polityka NBP, która jest w tej chwili realizowana, również polityka komunikacyjna, jest skuteczna w kategoriach przekonania podmiotów gospodarczych, że inflacja rzeczywiście może być zdecydowanie niższa.
Z tym na razie jest chyba pewien problem, aczkolwiek no znowu, pewno gdybyśmy się spotkali za półtora roku, byłoby nam łatwiej na to pytanie odpowiedzieć, bo tak jak słyszeliśmy, to około półtora roku nawet może trwać, kiedy to, co decyzje Rady Polityki Pieniężnej przekładają się na sferę realną, więc tak trochę musimy to też brać pod uwagę. Dziękuję. Włączam czas. Nam, obserwatorom, stosunkowo łatwo sterować wyroki i wydawać opinie, ale ja zacznę może trochę dziwnie, bo zacznę od tego, że Rada Polityki Pieniężnej nie miała łatwo. I mówię o ostatnich czasach, bo niezależność i cała idea niezależności banków centralnych powstała w kontekście zwalczania politycznego albo wyborczego cyklu koniunkturalnego, który mocno rozwijał się w latach 60. i 70. I stworzenie takiej instytucji miało odciąć władzę z mandatem demokratycznym o krótkim horyzoncie swoich decyzji od łatwego pieniądza. Czy tak mamy w tej chwili w kraju, to pozostaje otwartą odpowiedzią. Rada Polityki Pieniężnej nie miała łatwo także dlatego, że tak się złożyło, że faktyczne centrum decyzyjne dotyczące polityki fiskalnej zostało przeniesione z Sejmu i z rządu w inne miejsce. Rada nie miała łatwo, ponieważ nastąpiła pełna koncentracja na krótkim czasie. Decyzje, które były podejmowane w tym innym centrum decyzyjnym, w gruncie rzeczy sprowadzały się do forsownego wspierania wzrostu płac, w tym także płacy minimalnej. Wiemy, że była ona bardzo niska, ale jeżeli systemowo reguluję tak ważny element kosztów i to kosztu płacy minimalne głównie odnoszą się do sfery usług, to jest inwestycja w inflację rodzącą się w sferze usług. Zafundowaliśmy sobie zmiany w strukturze rynku i sporą monopolizację, szczególnie sektora paliw, który jest w tej chwili głównym nośnikiem, emitentem impulsów inflacyjnych. Zafundowaliśmy sobie i dlatego Rada nie miała łatwo, całkowity zastój w rozwoju odnawialnych źródeł energii. To byłaby ważna ulga, jeżeli idzie o miks energetyczny, który tak mocno nam teraz doskwiera. Mamy bardzo spolaryzowane społeczeństwo i ta polaryzacja rujnuje kapitał społeczny, który jest potrzebny w czasach próby. A w gruncie rzeczy, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w czasie próby, bo skończyła się globalizacja i skończyły się łatwe czasy dla banków centralnych, bo ich cel formalny był wykonywany bardziej przez siły globalizacji niż przez maesterię banków centralnych. No i Rada Polityki Pieniężnej nie miała i nie ma łatwo, bo mamy najniższy poziom zaufania w tej chwili od wielu lat. Im niższy poziom zaufania, im więcej turbulencji w sektorze finansowym, tym niższy poziom inwestycji sektora prywatnego. Jeżeli teraz zderzymy to, co działo się poza kontrolą banku centralnego, z tym, jakimi instrumentami dysponuje Rada Polityki Pieniężnej, to mamy naprawdę trudne zadanie. Profesor Kochalski powiedział, nawiążę do jego wypowiedzi bardzo ważnej, że inflacja nie jest problemem dla przedsiębiorstw, bo łatwo kompensują sobie wzrost kosztów. A dlaczego? Dlatego, że wykreowaliśmy nadpłynność.
Proszę Państwa, ta nadpłynność, która jest w całym świecie, także w Polsce, była wynikiem przestrzelenia reakcji na kryzys covidowy. Przestrzelenie reakcji na kryzys covidowy doprowadziło do nadpłynności. Jak popatrzycie Państwo na bilanse przedsiębiorstw, jak popatrzycie na wzrost oszczędności gospodarstw domowych, to jest bomba z zapłonem i z takim zapłonem, który się w tej chwili ujawnia. Mamy więc do czynienia ze złożeniem trzech wszędzie na świecie, trzech czynników podwyższonej inflacji. To są wstrząsy symetryczne w gruncie rzeczy z pewnymi asymetrycznymi skutkami w zależności na przykład od miksu energetycznego. Drugim składnikiem jest dynamika płac niepowiązana z wydajnością pracy. I trzecim składnikiem są oczekiwania. To są trzy filary, które trzymają budowę pod nazwą przyspieszona inflacja na całym świecie. W Polsce i dlatego Rada Polityki Pieniężnej nie ma łatwo i nie będzie mieć łatwo, dochodzi nadmiernie ekspansywna polityka fiskalna, która doprowadziła do sytuacji absolutnie procyklicznej. W efekcie więc, jeżeli mamy użyć naszego aparatu makroekonomicznego, to powinniśmy powiedzieć tak, w czasach, kiedy gospodarka rozwija, sektor prywatny rozwijał się bardzo szybko, niepotrzebnie mieliśmy deficyt budżetowy. To był czas, w którym powinniśmy ładować akumulatory na przyszłość. I złożenie tych dwóch ekspansywnych polityk fiskalnej i pieniężnej zaowocowało w naszych warunkach dwukrotnie wyższą stopą inflacji niż przeciętnie w Europie. Tak, 10%, połowa inflacji, około 8 do 10%, to jest inflacja importowana. Cała reszta to jest wybór Polski. I wcale nie łatwo byłoby powiedzieć, że Narodowy Bank Polski czy Rada Polityki Pieniężnej jest odpowiedzialna za inflację. Otóż konstytucyjnie tak. Tak jak mówili moi przedmówcy, być może znacznie silniej Rada Polityki Pieniężnej powinna sygnalizować niedostosowanie, nierealistyczną politykę fiskalną. I proszę zwrócić uwagę, moi przedmówcy już o tym mówili. Dochodzimy do bardzo trudnego punktu, w którym nie starcza oszczędności krajowych dla finansowania potrzeb pożyczkowych. W tym więc sensie robota i efekty Rady Polityki Pieniężnej będą bardziej prawdopodobne i przyniosą skutek, jeżeli dołączy się do tego druga noga, czyli drugi składnik miksu makroekonomicznego, czyli polityka fiskalna. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no trochę wypowiedzi moich przedmówców mi zburzyły scenariusz mojej wypowiedzi, ponieważ to jest oczywiste. Przedmówcy nawiązywali do Rady Polityki, oceniali działania Rady Polityki Pieniężnej, a ja w tej Radzie Polityki Pieniężnej jestem. W związku z tym, jakby przywołując mojego szefa profesora Hamrola, który stworzył system oceny różnych podmiotów, zawsze wskazywał, że ważne jest, kto ocenia, co ocenia, dlaczego ocenia i w jaki sposób ocenia. Więc ja oczywiście w jakiś sposób będę się musiał również odnieść w swojej wypowiedzi do wypowiedzi przedmówców. Pan profesor Marszałek jest promotorem doktoratu, który dotyczy właśnie podejmowania decyzji przez Radę Polityki Pieniężnej. Miałem przyjemność być takim osobą, która pomagała doktorantowi w ocenie takiej śródokresowej. Więc w tym momencie się przekonałem, jak po raz pierwszy w życiu
byłem w takiej oto sytuacji, że świat akademicki próbował rozwiązać problemy odnoszące się do funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej, w której ja akurat jestem. I mogłem tutaj zderzyć te dwa światy, świat akademickich rozważań ze światem tym realnym. Ale to tylko chcę powiedzieć, że chcę w jakiś sposób odnieść się również w swojej wypowiedzi do wypowiedzi moich przedmówców. Rzeczywiście ja podkreślałem w początku, że wiarygodność jest tutaj kluczowa. Profesor Kowalski mówił o uczynkach, że to może budować pewne napięcia inflacyjne. Ja w pełni podzielam ten pogląd, ale dodam jeszcze coś więcej. Ale wiarygodności i autorytetu Banku Centralnego nie można również podważać. Czyli wiarygodność jest ważna, fundamentalna, ale nie można jej podważać. Jeżeli idzie o dobór, wybrzmiało w jednej z wypowiedzi, kogo będziemy mieli w Radzie Polityki Pieniężnej. Mamy w Radzie Polityki Pieniężnej przedstawicieli trzech organów władzy państwowej. Od momentu, kiedy przyjęto strategię bezpośredniego celu inflacyjnego bankowości centralnej, jedną z kluczowych zasad jest to, że w Radzie Polityki Pieniężnej należy tu uwzględniać szeroki zestaw informacji przy podejmowaniu decyzji w zakresie polityki pieniężnej. Oprócz tego, że wskazujemy liczbowo, jaki to jest cel, to jednak musimy uwzględnić szeroki zestaw informacji i to z różnych sfer. Stąd też Rada Polityki Pieniężnej powinna funkcjonować jako ciało kolegialne. I jako ciało kolegialne i w imię zasad kolegialności powinna podejmować decyzje. Jeśli idzie o... Ja nie chciałem powiedzieć, że inflacja nie jest problemem dla przedsiębiorstw. Ona jest dużym wyzwaniem. Natomiast ja tylko chciałem powiedzieć, że zbyt wcześnie mówiono o tym, że mamy spiralę cenowo-płacową, a takie komentarze, one się pojawiały już bardzo, bardzo wcześnie, a nasz bank centralny bardzo długo to prostował. Nie mamy spirali cenowo-płacowej, jak byśmy sobie my wyobrażali. Czy nie jest łatwo? No nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Tutaj Rada Polityki Pieniężnej nie ma łatwo. Ja jestem w Radzie Polityki Pieniężnej od czasów dokładnie, kiedy wybuchł COVID. Czyli uczestniczyłem we wszystkich 11 podwyżkach i gdybym sobie przeliczył, ile w ilu decyzjach na okres funkcjonowania, to chyba mam tutaj najlepszy tutaj współczynnik w tym względzie. No nie podzielam poglądu, że mandat Narodowy Bank Polski nie wypełnia swojego mandatu i że mandat nie jest realizowany. Strategia w założeniach polityki pieniężnej Narodowy Bank Centralny wskazuje, że celem, do którego dążymy, jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z odchyleniami plus minus 1%. Ale w średnim okresie. W średnim okresie wszystkie banki centralne deklarują w tej chwili i akcentują potrzebę myślenia kategoriami średniego okresu. Ten średni okres jest różnie definiowany, czasami to jest nawet do 8 kwartałów. Czyli to nie jest tak, że Rada Polityki Pieniężnej czy Narodowy Bank Polski odszedł od celu i nagle nie wykonuje swojego mandatu. Mówię tutaj o przyszłości. Inflacja, którą my mamy dzisiaj 18%, to jest coś, co przecież się już wydarzyło. Natomiast my patrzymy zawsze oczywiście ex ante. Nie spóźniliśmy się z podjęciem decyzji o podwyżkach stóp procentowych. To jest bardzo często podnoszone. Nie spóźniliśmy się na początku 2020 roku. To był, oczywiście zawsze padło to też dzisiaj w jednej z wypowiedzi, że łatwiej jest nam oceniać sytuację ex post.
Początek 2020 roku to był czas, kiedy na horyzoncie był dość mało rozpoznana, była dość ciągle niepełny sposób rozpoznana sytuacja covidowa. Początek 2020 roku my nie wiedzieliśmy, czy będzie, co się z tym covidem wydarzy. Mieliśmy inflację w granicach górnego odchylenia, ale mieliśmy na horyzoncie konsekwencje COVID-u. I mieliśmy wtedy na horyzoncie bardzo pogarszającą się gwałtownie sytuację ekonomiczną w Niemczech. I Rada, byliśmy krytykowani w 2020 roku, a argument, który wskazywano wówczas, były Czechy. Czechy podniosły stopy procentowe na początku 2020 roku i się po miesiącu z tej podwyżki wycofały. W związku z tym, a później oczywiście wystąpiły procesy dezinflacyjne, one były konsekwencją COVID-u. Potem drugi zarzut, który jest formułowany pod adresem Rady, to jest to, że rzekomo spóźniliśmy się z podjęciem decyzji w 2021 roku. Dlaczego nie podjęliśmy decyzji o podwyżce stóp procentowych w czerwcu, a podjęliśmy ją po wakacjach przed uzyskaniem informacji z projekcji listopadowej? Bo wtedy znowu mieliśmy tak naprawdę zarządzanie ryzykiem. Nie mieliśmy do końca określonych konsekwencji kolejnej fali COVID-u. I wtedy Rada świadomie uznała, że poczeka przez dwa miesiące, przez wakacje. Natomiast gdy w momencie, gdy się okazało, że kolejna fala covidowa nie jest już tak groźna, podjęliśmy decyzję przed projekcją listopadową. Czyli nie czekaliśmy na projekcję listopadową. Rozpoczęliśmy podwyżki dużo wcześniej, aniżeli inne banki centralne. 11 podwyżek to jest skala, która jest największa od początku funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej. Ale to jest historia. Czyli będę bronił, nie spóźniliśmy się z podjęciem decyzji o walce z inflacją. Działamy w horyzoncie średniookresowym i zawsze musimy widzieć w horyzoncie oddziaływania polityki inflację w celu. Jeśli chodzi teraz o ex ante spojrzenie bardziej do przodu. Inflacja, która historycznie u nas w tej chwili wynosi 18%. No, my mamy oczywiście możliwość poprzez decyzje swoje wpływania przede wszystkim na ten komponent popytowy. Ten komponent popytowy to jest około 1/3 inflacji. 11 podwyżek, które dokonaliśmy, one w 2022 roku obniżą nam inflację w tym komponencie popytowym o niecały punkt procentowy. W 2023 roku zakładamy, że obniżymy inflację, te podwyżki, których już dokonaliśmy, przyczynią się do obniżki inflacji około 3 punkty procentowe, a w 2024 o około 3,5 punkta procentowego. Czyli jeżeli my mamy możliwość wpływania na pewien ograniczony komponent inflacji i my już dokonaliśmy 11 podwyżek, które ograniczą nam inflację o ponad 3 punkty procentowe, to nie można powiedzieć, że nasza reakcja nie jest reakcją zdecydowaną. My natomiast nie wpłyniemy na ceny gazu, nie wpłyniemy na te komponenty pozostałe, które ceny energii, które jakby tą inflację konsumencką nam ostatecznie w pewnym sensie nakręcają. Jednocześnie my widzimy w 2023 roku bardzo duże osłabienie aktywności gospodarczej. Dane miękkie to wyraźnie podkreślają. Dane twarde podkreślały to trochę mniej.
ale my widzimy w danych miękkich, że to słabnięcie aktywności już występuje, co dopiero będzie widoczne. Kolejne dane, które spływają od GUS-u, one potwierdzają, że ten scenariusz nas jest realny. Przewidujemy, że aktywność gospodarcza obniży się na tyle w 2023 roku, że ten wzrost gospodarczy będzie poniżej 1 punktu procentowego. W związku z tym to było przesłanką decyzji Rady o tym, że nastąpiła pauza czy powstrzymanie się z dalszymi podwyżkami. Ponieważ uznaliśmy, że nasze dalsze podwyżki, skoro już widzimy wysokie oddziaływanie dotychczasowych podwyżek i widzimy w miękkich danych, które się coraz bardziej przekładają na twarde dane, bardzo duże duże osłabnięcie wzrostu gospodarczego. Na szczęście póki co wskazuje to, że to tak, nazywamy to tak zwanym miękkim lądowaniem, to dlaczego mielibyśmy uruchamiać gwałtownymi ruchami bardziej jeszcze procesy dezinflacyjne, które by miałyby konsekwencje już dla sfery realnej. Zawsze deklarujemy i deklarowaliśmy w założeniach polityki pieniężnej i w komunikatach, że jeżeli by się okazało, że scenariusz makroekonomiczny, który nie jest realizowany, uległby pogorszeniu, to Rada deklaruje, że jest zdecydowana do podwyżek. Ale scenariusz aktualny na to nie wskazuje. My nie możemy, nie widząc już dalszego wpływu kolejnych podwyżek, a to modele ekonometryczne nam to wyraźnie podkreślają, no nie byłoby uzasadnienia, mówię tu o stanowisku całej Rady, dla tych podwyżek jeszcze bardziej gwałtownych. Może tylko polegałoby to na pokazaniu może jakiegoś symbolicznego ruchu, no ale my w komentarzach staramy się podkreślać, że nie deklarujemy, że cykl podwyżek został powstrzymany. W związku z tym to jest bardzo, bardzo odważne moim zdaniem stwierdzenie, że mandat nie jest realizowany. Mandat jest realizowany. Mandat jest realizowany, tylko my się różnimy, bo czasami powstaje takie w przestrzeni publicznej, ja nie mówię, że na uniwersytetach, powstaje takie przekonanie, że ci, którzy chcą podwyższyć stopy procentowe, to oni walczą z inflacją i jej nie bagatelizują. A ci, którzy uważają, że szoki podażowe i dotychczasowe podwyżki są już wystarczające, to oni tą inflację bagatelizują. To jest niesprawiedliwy podział i on jest moim zdaniem nieuzasadniony merytorycznie. Zgadzam się z panem profesorem Tadeuszem Kowalskim, że niestety następuje duże spolaryzowanie dyskusji, duży taki brak zaufania i to jest ważne. Dyskusja o Narodowym Banku Polskim, o Radzie Polityki Pieniężnej powinna być dyskusją spokojną, więc rzeczywiście wiarę kończąc, wracam do początku. Wiarygodność jest ważna, nie można jej podważać. Natomiast tutaj dla pewnego porządku, ponieważ pan profesor kilkakrotnie mówił o celu Narodowego Banku Polskiego, odwołując się do Konstytucji. Panie profesorze, Konstytucja mówi, że NBP odpowiada za wartość polskiego pieniądza, a to są zapisy ustawy o NBP. Okay. Wbrew pozorom to jest istotna różnica. Dobrze, Państwa, myślę, że możemy zacząć dyskusję. Chcę powiedzieć tak, że oczywiście będziemy starać się trzymać ten klimat dyskusji, jaką mieliśmy teraz do wypełnienia, czyli dyskusja akademicka. No, mamy czas mniej więcej do około 14.30. I tak, ja pozwolę sobie zadać takie pytanie. Kto miał, bo muszę jakoś tutaj gospodarować te klatki, kto miałby ochotę zabrać głos? Na razie tylko chciałbym się zorientować, ile będzie takich głosów. Proszę uprzejmie. Już mam jeden. Drugi. Trzeci. Zobaczmy, jak to podrożę. Chcę przypomnieć. Czwarty. Jest. Chcę powiedzieć, że jest też możliwość zadawania osoby, które uczestniczą
spotkaniu za pośrednictwem Zoom mogą zadawać pytania na czacie. Z tego, jakbym mógł tam ewentualnie prosić panów, jakby się pojawiły pytania. Ja już z góry przepraszam, że pewnie na wszystkie nie będziemy w stanie w tym czasie odpowiedzieć. Mówię około 14:30 z jakąś tam tolerancją. Natomiast jeśli nie, to może będzie możliwość potem jakiegoś odniesienia się przez naszych rolników do niektórych części. Dobrze, zaczynamy. Pan profesor Waldemar Sosowiec zgłosił się pierwszy i bardzo. Tak serdecznie bardzo przepraszam, że plecami do panu. Państwo jeszcze dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze za zaproszenie. Przyjąłem je z dużą radością, wiadomością. Ile mi drugi do mojej alma mater i spotkać się ze starą barwą kolegów profesorów, państwem, wszystkich państwa nie do rozpoznania, ale większym zdecydowanie chcę powiedzieć, że mają państwo wspaniale. Teraz do rzeczy. Nie będę formalizował swoich powiedziami naszych prelegentów, ad persona, ale wypowiem się generalnie, jak ja widzę ten fragment świata. I w tej wypowiedzi znajdziecie państwo z pewną, zwłaszcza że panowie analiści, pewną polemikę, którą będę adresował do poszczególnych osób. Niestety czas mi bardzo ogranicza. Ja do tego się bardzo sumiennie przygotowałem. Powiem szczerze, że mógłbym tutaj mówić do co najmniej 90 minut. Mam bardzo mało, bez tego muszę wyeliminować cały szereg zobligacji, które znakomicie uprościły percepcję tego, o czym będę mówił, bo problem z natury rzeczy, jak państwo doskonale wiedzą, jest szalenie złożony. Ja w swojej wypowiedzi chciałem się skupić na odpowiedzi na dwa pytania, które tu się już przewijały. Pierwsze brzmi następujące. Czy Narodowy Bank Polski, a w nim Rada Polityki Pieniężnej, właściwie zdiagnozował źródła inflacji w Polsce w ostatnich latach na tle stanu finansów publicznych? Jeżeli odpowiedź wypadnie negatywnie, to z tego wypadłbym powiedzieć tak od razu wniosek, czy polityka kształtowania stopy procentowej jest niewłaściwa. Albo, że jest właściwa tylko przypadkowo, bo RPP akurat się strzeliło we właściwy poziom stopy. Drugie pytanie, jakby nawiązuje do pierwszego problemu, który panowie profesorowie dyskutowali, to jest do problemu niezależności Narodowego Banku, chciałbym się powiedzieć, ale z własnej jakby perspektywy, na temat warunków powodzenia w prowadzeniu polityki pieniężnej przez bank centralny, w tym Polski. Moją wypowiedź chcę oprzeć na czterech ważnych spojrzeniach, które wynikają z najnowszych ustaleń teorii makroekonomicznej, tej polityki pieniężnej, ale uznałem, że sprawiedliwie będzie, jeśli przełożę dwa jakby konkurujące ze sobą nurty, to jest nurt i klasyczny, panie profesorze, ale również szwajcarski, żeby zobaczyć, jakie są ewentualne różnice choć podobieństwa w podejściu do tych kardynalnych kwestii. Do tego potrzebujemy czterech założeń, które państwu przedstawił. Potem przejdę już do refleksji, ale nad działalnością Banku Centralnego w Polsce. Tu u nas. Przechodzę do tych założeń. Proszę państwa, założenie pierwsze. Jak powiedział Milton Friedman, tu już przywołany, inflacja jest zawsze i wszędzie zjawiskiem pieniężnym, jeśli jest trwała. Jest to zgodny pogląd monetarystów i keynesistów. Nie ma tu różnicy. Oba te nurty stają sprawę jednoznacznie. Czyli pogląd, w myśl którego gwałtowna inflacja musi być napędzana przez wysoki wzrost kreacji pieniędzy. Założenie drugie. Inflacja ma dwa wymiary.
Pierwsze to szok popytowy, o którym mówił pan profesor Kowalski ostatnio, kiedy to tempo wzrostu popytu jest trwale wyższe od tempa wzrostu PKB. W takiej sytuacji, proszę państwa, praktyka banków centralnych na świecie pokazuje, że decyzja banku centralnego jest względnie łatwa. Powtarzam, względnie łatwa. Można bowiem przy przybliżeniu oszacować, bo ile trzeba podnieść najczęściej jednorazowo stopę procentową, by dostosować popyt do potencjalnej wielkości PKB. Drugi wymiar inflacji, to już jest sprawa bardziej złożona, to już nie szok popytowy, ale szok podaży, z którym mamy obecnie do czynienia, który pan profesorowi mówił. Szok podażowy, a więc gwałtowny wzrost cen energii, paliw, żywności, płac, czy zmiany radykalnych kursu walutowego, o którym też tutaj była mowa. Najczęściej szok podażowy jest wywołany przez czynniki zewnętrzne, a więc mało kontrolowane. Zarówno, i to proszę wziąć poważnie pod uwagę, klasyczna, jak i keynesowska ekonomia stwierdza, że szok podażowy nie może i nie jest źródłem wysokiej inflacji. Nie może i nie jest źródłem wysokiej inflacji. Może i zwykle prowadzić do trwałego i jednorazowego wzrostu cen, a ten do przejściowej inflacji, a nie do ciągłego wzrostu cen. Pod warunkiem, że nie towarzyszy ten wzrost podaży pieniędzy. Pod tym warunkiem. Czy reagowanie, proszę państwa, na szoki podażowe, i tu nawiązuje do trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się Rada Polityki Pieniężnej, otóż reagowanie na szoki podażowe jest trudne. O wiele trudniejsze niż na reagowanie na szoki popytowe, ponieważ trudno ocenić, jaka skala wzrostu stopy procentowej powstrzyma gwałtowne zmiany cen, nie powodując zarazem nadmiernego zahamowania tempa wzrostu. Dlatego banki centralne, o czym mówił pan profesor Kowalski, zwykle stosują stopniowe korekty stopy procentowej, a nie podnoszą ją jednorazowo, by zapobiec tak zwanym efektom drugiej rundy. Tam się dopiero zacznie inflacja. Drugiej rundy, czyli wzrostowi inflacji wywołanymi nie samym szokiem podażowym, ale wywołanymi przez oczekiwania inflacyjne, o czym tu tyle razy już była mowa, które stanowią nieodłączny czynnik inflacji. I wreszcie, proszę państwa, trzeci rok. Za szokami popytowymi, podażowymi stoją dwa kluczowe czynniki inflacji, o których tutaj za wiele nie powiedziałem, ale implicytnie można się było domyślić, że pan profesor o tych dwóch czynnikach myślał. Po pierwsze, finansowanie deficytu budżetu państwa przez kreację pieniądza, a więc trwały wzrost bazy monetarnej. Czyli po prostu drukowanie pieniądza, więc język jest taki prosty. I drugi czynnik inflacji, o czym była mowa tutaj, to wspieranie przez rządy wysokiego poziomu zatrudnienia, co zwykle rodzi inflację kosztową i popytową. Na przykład rządy krajów Unii Europejskiej w okresie COVID-u na utrzymanie miejsc pracy. Gigantyczne wydatki, również w Polsce, o czym za chwilę powiem. I ostatni problem. Jaka jest w tej chwili taka przeważa w literaturze światowej definicja filozofii prowadzenia polityki pieniężnej? Otóż ta filozofia oparta jest na przekonaniu, że banki centralne powinny realizować politykę stabilizacji inflacji, tworzącą przesłanki do utrzymania wzrostu gospodarczego, który odpowiadałby tempu wzrostu potencjalnego. Czyli banki centralne nie powinny stymulować wzrostu gospodarczego, jak to czyniły w latach 50. i 60., o czym była przed chwilą mowa, ale powinny sprawiać, że inflacja ani nie słabnie, ani nie przyspiesza, a więc jest ustabilizowana. To jest główny cel. To jest strategia celu inflacyjnego, która de facto polega na zarządzaniu oczekiwaniami
intuacyjnymi. I teraz na podstawie tych założeń przechodzę do praktyki polskiej. Mając w ogóle te zależne ustalenia teoretyczne. Jakie pomysły na temat stanu publicznych, finansów publicznych w Polsce opieram się na najświeższym raporcie opracowanym przez zespół Westerhofera. Proszę Państwa, obecnie dług publiczny na jednego obywatela według zespołu personelu wynosi 45 tysięcy złotych. To łącznie daje powód 1,7 miliona złotych. Czy PKB opowiadający poziomowi mniej więcej 2,75 miliona złotych, dług publiczny stanowi około 60% PKB, a więc jest na granicy zadłużenia wyznaczonej przez konstytucję RP. Czyli co tego jeszcze? Około 300 miliardów złotych jest poza systemem finansów publicznych, funduszach całowych, Państwowym Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i innych funduszach całowych. Wydatki na zbrojenia i wydatki na walkę z inflacją są poza kontrolą parlamentu. A koszty obsługi zadłużenia szacuje się na poziomie około 100 miliardów złotych w przyszłym roku, pozostałym budżecie państwa. Po drugie, proszę Państwa, czy w tym stanie długu publicznego wyczerpały się zdolności do absorpcji obligacji rządowych. O tym mówi profesor Kowalski. Ostatnio przecież zamknięto Austrię Legendę, bo nie było chętnych na obligacje. Czyli dług można finansować albo ze źródeł zewnętrznych, co miesiąc sprzedaje obligacje za 3,5 miliarda dolarów, albo przez kreaty pieniądza. Nie mamy innej możliwości. Do tego mamy galopującą inflację w październiku 17,9%. Do tego brak perspektywy na uzyskanie środków z kapelą. I wreszcie, proszę Państwa, o czym tu mowy nie było, a co jest bardzo ważne, o czym będę mówił później jeszcze, to utrzymujący się chorobliwie niski poziom inwestycji. Stopa inwestycji w Polsce na przestrzeni ostatnich lat nie przekroczyła 17%, zapowiadano 20%, a jak poszukujemy źródeł powrócenia kraju, które osiągnęły sukces ekonomiczny, to ta stopa inwestycji grubo przekraczała 20%. Na tym tle postawiłem sobie pytanie, czy poprawnie zdefiniowano źródła inflacji. Według mojej oceny, zaraz Państwu pokażę, czym się różni do tego, co się oficjalnie podaje. Inflacja w Polsce ma 5 źródeł. Pierwsze to polityka fiskalna, o czym była tu mowa, rządu w latach 2015-2022. A więc ogromne transfery socjalne. A więc, proszę Państwa, wzrost relacji pieniądza na finansowanie deficytu budżetu i systematycznie utrzymujące się szybsze tempo wzrostu płac, wzrostu wydajności, o którym to mówił właśnie pan profesor Kowalski. Niewątpliwie to jest przykład szoków inflacyjnych. Drugie źródło to COVID. W COVID-zie znowu mamy transfery na utrzymanie stanowisk pracy. Jak tu użyto stwierdzenia, przestrzelono te wydatki i to znacznie przestrzelono. W ogóle to środki na walkę ze strony utrzymania stanu pracy można było zupełnie inaczej wykorzystać. Ale błędy popełniły nie ma wszystkie kraje Unii Europejskiej, tylko Polska. Nastąpiło załamanie łańcucha dostaw, wzrost kosztów działalności. Czyli mamy tu do czynienia z pewnym miksem szoków, podażą tego nie powrócę. Trzecie źródło. To ten szok podażowy właśnie, prawda? Ten wzrost cen energii i paliw. Surowców, zmiany kursu. Pierwszy przykład szoku podażowego. Czwarty. Wojna na Ukrainie to jest nasza pomoc finansowa dla Ukrainy i również wydatki na uchodźców. I wreszcie piąty czynnik, który był wielokrotnie był podkreślany, który jest niezwykle istotny, to jest przyrost oczekiwań inflacyjnych. To jest pięć źródeł inflacji przeze mnie przynajmniej rozpoznanych, być może jest jeszcze i więcej. Na tym tle, proszę Państwa, powstaje pytanie. W jakim stopniu
Na inflację w październiku bieżącego roku 17,9% wpływa szok inflacyjny, a w jakim szok powodzie? Pytanie jest zasadnicze, jak Państwo za chwilę usłyszą. Bo proszę Państwa, inflacja w 2015 roku wniosła minus 1,5%. W 15 roku. Mam cały ciąg statystyczny, nie będę zanudzał. Podam tylko, jak to wyglądało w styczniu 2022 roku, a więc przed rozpoczęciem, przed szokiem podażowym, wyniosła 9,4%. Również jako skutek wydatków na walkę z COVID-em. A więc to też, że tak powiem, zwiększało szok popytowy. Zakładając, proszę Państwa, że stopa inflacji z tytułu szoku inflacyjnego od stycznia 2022 do października 2022 nie wzrosła, no to na łączną stopę inflacji 17,9% składa się mniej więcej 9,5% z tytułu szoku inflacyjnego i 8,5% z tytułu szoku podażowego. Taki byłby z tego wynikał wniosek. Razem daje to na 18%. Pan profesor powoduje mnie, że... Już, to skończy, że będę nie dowodził czas. Proszę Państwa, pytanie jest kluczowe. Czy w jakim stopniu nowy Polski jest zgodnym ustalaniem wysokości stopy procentowej i ten pakiet zmian skutki szoku inflacyjnego, który jest ewidentny? Pytanie to jest zasadne, bo w oficjalnych wypowiedziach rządu, w tym premiera, prezydenta RP, części członków Rady Polityki Pieniężnej i prorządowych mediów nieustannie używa się pojęcia pod inflacja, sugerując, że jedyną przyczyną wysokiej rosnącej inflacji w Polsce jest szok podażowy, na który nie mamy wpływu. Jeśli nie uwzględniono szoku popytowego w poziomie stopy procentowej, to by oznaczało, że ta stopa jest nieadekwatna. Jest nieadekwatna. A zestaw instrumentów użyty do walki z inflacją jest za mocny. Kolejna kwestia, i na tym skończę, bo nie będę już mówił o warunkach. Aczkolwiek mam cały szereg interesujących osobiście, nie? To jest szereg. Proszę Państwa, jakim stopniu prezydent Obozie w Polsce jest ważną przesłanką kształtowania stabilizacji. No wiele polega na tym, że polityka stabilizacja, a więc utrzymywania stopy procentowej na relatywnie niskim poziomie w stosunku do stopy inflacji, tłumaczy się często obawą o radykalny wzrost bezrobocia. To jest niebagatelna i ważna kwestia społeczna. Straszliwy problem, strasznie trudny. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, przegranie tej polityki może prowadzić sojusznymi do inflacji kosztowej i celowej. Więc zadanie, przed którym stoi Rada Polityki, nie jest proste. Pytanie jednak jest takie, czy te obawy w Polsce są aż tak bardzo zasadne. Czy to jest rzeczywiście ważny problem? Obawy te rodzą się w świetle następujących faktów. Dotychczasowe wzrost stopy procentowej, choć wiemy, że ona wpływa, wywołuje zmiany w obliczu masy miesiąca, nie wpływa na co do bezrobocie. Bezrobocie wynosi obecnie 4,1%, a tak zwana naturalna stopa bezrobocia wynosi 5%. I czy Państwo, znajdziecie Państwa rzemieślnika na po drugie, z gospodarki narodowej wychodzi obecnie na emeryty i emerytury więcej ludzi niż przychodzi. Ze względu na szok demograficzny. Po trzecie, z 2 milionów żyjących w Polsce Ukraińców zakłada się, że 60% ludzi do kraju ma się dostarczyć, a około 40, czyli 800 tysięcy zostanie w Polsce. I wreszcie hipotetyczne spowodowanie. Proszę Państwa, gdybyśmy w ostatnich 3 latach utrzymywali stopy inwestycji na poziomie minimum 20%, a najlepiej na poziomie 50%, to produktywność gospodarcza dzisiaj byłaby znacznie wyższa, a jej pracownicy znacznie mniejsza. Ale o tym trzeba było powiedzieć wcześniej.
Ten aspekt jest szalenie dyskusyjny i chcę tutaj podnieść tę kwestię, korzystając z obecności mojego przyjaciela, pana profesora, że on wymaga pogłębionej debaty. Mam świadomość też żywotu tego problemu, debaty, której nie ma, a głosy, które się pojawiają, nie są brane poważnie pod uwagę. I na tym, panie profesorze, z braku czasu nie będę mówił o warunkach. Chciałem się odnieść do tej kwestii, ale być może zajrzeć jeszcze inną okazję. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy. Ja powiem też, że chyba z profesorem było cudowne spotkanie. Także ja pozwolę sobie to traktować jako pewną wypowiedź, komentarz, a nie pytanie do pani, do panu, tak? I podam teraz słowo, bo pan profesor się zgłaszał jako następne. Dziękuję bardzo. Pierwsza rzecz, ja się bardzo cieszę, że mamy tego typu debaty praktycznie pod rząd dosyć długo. Temat jest rzeczywiście bardzo istotny, przede wszystkim finansowego. Ja osobiście gościłam niedawno panią profesor Grażynę Ancyparowicz. Mieliśmy w poniedziałek spotkanie z Rytmikiem Koterskim. No i teraz mamy możliwość pokrótnienia również członka Rady Polityki Pieniężnej, pana profesora Cezarego Kochalskiego. Tak powiem ciąg, ale bardzo, naprawdę wielu słów. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawą debatę i wypowiedzi wszystkich czterech panów. Natomiast powiem szczerze, że nie do końca mi się ta debata podoba. Powiem dlaczego. Pan profesor Kowalk, z tego co pamiętam, powiedział, że i tu się wszyscy panowie zgodzili, że bank centralny ma ogromną moc, jest instytucją czy organizacją bardzo ważną. Ja tylko chciałam przypomnieć, że bank centralny, nie tylko w Polsce, ale też wiele banków centralnych, ma jeden z najlepszych zazwyczaj instytutów analitycznych. Podejmując decyzję, ja rozumiem, że tutaj jakby zakres danych, informacji, wiedzy jest ogromny. I powiem szczerze, że na tej debacie mi tego zabrakło, bo myślałam, że między innymi pan profesor Kowalski, pan profesor Kochalski nas tutaj, że tak powiem, tymi danymi zarzuci. Chociażby można było zacząć od prezentacji, także tutaj mała uwaga na organizatorów. Bo wydaje mi się, że taka formuła, że na końcu się pan profesor trochę nam tłumaczy, wydaje mi się, że może nie do końca było to, znaczy jest to na pewno dobre rozwiązanie, ale wydaje mi się, że byłoby to zdecydowanie bardziej ciekawsze, gdybyśmy jednak wykorzystali ten ogląd informacji i zobaczyli pewne trendy, dane, do których tak naprawdę my nie mamy dostępu w wielu przypadkach. Do wyników określonych badań nie mamy dostępu. One są wprawdzie po części publikowane na stronie Narodowego Banku Polskiego, ale mówię, to są takie okazje, gdzie może warto czasami właśnie bardzo tutaj wyeksponować te badania, bo one są przynajmniej dla mnie byłyby bardzo również ciekawe. To taka tylko dygresja uwagi. Natomiast pytanie już konkretne. W czerwcu tego roku uczestniczyłam w Europejskim Kongresie Finansowym i tam między innymi jednym z gości był pan prezes Marek Belka, który zaproponował, padła taka propozycja emisji obligacji przez bank centralny. Ja, ponieważ zajmuję się troszeczkę problematyką zarządzania długiem, z jednej strony wiem, że w bankach centralnych, w tym NBP, istnieje również takie rozwiązanie instytucjonalne Komitetu Koordynacji Zarządzania Długiem. No bo mówimy, że o niezależności oczywiście, ale to nie znaczy, że tej koordynacji nie ma być, nawet w ujęciu instytucjonalnym. I tego typu instytucje, zespoły się znajdują. Ja mówię, mam nadzieję, że ten komitet działa dalej w Narodowym Banku Polskim, ale byłoby też istotne, bo wiemy, tutaj pan profesor Trąskowiak przedstawił nam dane dotyczące długu publicznego, ale mówię, ta propozycja, może nie było dużo czasu na dyskusję na ten temat, ale
była zaproponowana, przypomnę, przez byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego. No i moje pytanie, ja mam swoje zdanie na ten temat, ale pozwolę sobie zadać takie pytanie pana. Jak sądzicie, czy tego typu rozwiązanie ingerencji bezpośrednich bez przywództwa sektora bankowego w podaż pieniądza, czyli jakby takie ściągnięcie podaży pieniądza za pomocą obligacji banku centralnego. Przypomnę, że w latach 90. mieliśmy taką sytuację, Narodowy Bank Polski otworzył lokaty dla bezpośrednio dla osób fizycznych, ale też pamiętamy, że było tego typu rozwiązania były mocno krytykowane też między tym właśnie przez banki centralne i europejskie banki dalej. Ale jeżeli podaje taką propozycję rozwiązania pewnych problemów, w tym problemem inflacyjnym, były prezes banku centralnego, to wydaje mi się, że warto się nad tą propozycją pochylić. Co panowie sądzą na ten? Panie profesorze, czy ja mógł pan zabrać głos, to wymawiałem się z panem profesorem, ale dokładnie chciałem zadać pytanie dotyczące emisji obligacji przez bank centralny, obligacji tak zwanych administracyjnych, ale nie rządowych, tylko banku centralnego. Czy biorąc pod uwagę to, o czym mówi profesor Kowalski, to znaczy na płynność w sektorze finansowym, i w zasadzie w sektorze przedsiębiorstw, i wysokie oszczędności gospodarstw domowych, które są lokowane przede wszystkim na lokatach banku, w bankach z ujemną stopą realną. Czy taka emisja obligacji, no nietypowe działanie, obligacji antyinflacyjnych przez Narodowy Bank Polski byłaby dziś, tu i teraz skuteczniejszym narzędziem banku z inflacją niż standardowym? Dziękuję. Czy też cześć? Bardzo wszystkie pytania. Szanowni Państwo, szanowni panowie panelistów, dziękuję za możliwość zadania pytania. One się zrobiło gdzieś w trakcie dyskusji panu. Mianowicie paneliści wielokrotnie odnosili się do takich charakterystyk banków centralnych jak transparentność, niezależność, podkreślając ich wagę bardzo silnie. NBP nie jest samotną wyspą, to jest jeden z wielu banków centralnych, które działają. W związku z tym mam pytanie, jak oceniają Państwo te elementy na tle innych banków centralnych? Czyli transparentność, niezależność na tle innych banków centralnych, bo między innymi w trakcie dyskusji odwołanie do banku centralnego w Czechach, on się pojawiał w trakcie dyskusji. Wydaje mi się, ale proszę mnie skorygować, jeżeli zbłądziłem, że liderem jest Centralny Bank Szwecji, ale ewentualnie na jego tle, na tle innych banków centralnych regionów, na tle NBC, albo nawet sięgając dalej za ocean na tle FED. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz zabrał głos szanowny panelista, ale chciałbym się wytłumaczyć z tej formy. Ta formę powiem ja. Także i tu proponowałem, znaczy nie proponowałem sami, bo ta forma jak gdyby wypuszczam, gdybyśmy przyjęli do każdy panelista, czy to slajdy. Także ja powiadam, nie prezentowałem to. Swojego pewnie każdy prezydent mówi pan. Natomiast to, o czym mówi, co o czym prezydent mówi, to myślę, że to jest propozycja kolejnego spotkania, kolejnego spotkania, ale już o charakterze wykładowym z profesorem, na przykład z profesorem Kowalskim, czego oczywiście nie liczy. Teraz mamy, któryś pan by łatwiej odpowiedzi na te pytania. Żeby w jakiś sposób, chociaż pani profesor Marchewka była usatysfakcjonowana, to powiem dwie dane, które mogę tak źle kompensują, a to wina, ale ze strony profesora. Myślę, że w kontekście tej naszej dyskusji dwie dane czy informacje były ważne. Otóż w świetle naszych modeli ekonometrycznych szoki globalne odpowiadają za około
60% odchylenia w Polsce długookresowej średniej. A krajowe szosy podażowe odpowiadają za kolejne 11% tego odchylenia. Czyli ja nie chcę wchodzić, nie używać takiego języka Putin, inflacja czy tego typu, ale 60% to są szoki globalne, a krajowe szoki podażowe to jest kolejne 11% odchylenia inflacji od średniej. To tak pokazuje nam również przestrzeń, co może uczynić Rada i w jakim tutaj oknie się porusza. A druga taka może informacja, czy też dane może będą interesujące dla Państwa, mogą bardzo dużo w debacie publicznej na uniwersytetach w pytaniach mówi się o realnych stopach. O realnych stopach procentowych, tylko bardzo rzadko, a nie wiem, czy usłyszałem w debacie kiedykolwiek, jakie te stopy są. Po pierwsze, jest realne stopy bardzo trudno mierzyć i to jest niebagatelne pytanie, nietrywialne pytanie. Ex post, ex ante, jakie zmienne tam uwzględniać. A mówię o tym również dlatego, że jak my mamy jako członkowie Rady również bardzo wiele spotkań z inwestorami, z różnymi przedstawicielami instytucji finansowych. I one nas nie pytają o realne stopy procentowe, mimo że w debacie publicznej bardzo dużo się mówi o realnych stopach procentowych. A nie pytają dlatego, że one są wszędzie ujemne. One są wszędzie ujemne, więc inwestorzy już nie pytają. A jakbyście Państwo metodologicznie nie mamy czasu, żeby dyskutować, jak one zostały obliczone, czy te realne stopy ex post, czy ex ante. Ale jeżeli byśmy spojrzeli na te ex post, czyli takie proste zderzenie inflacji historycznej ze stopami, to my jesteśmy na poziomie Niemiec, Wielkiej Brytanii. A jeżeli byśmy mieli te ex ante, to jesteśmy też na gdzieś w środku może stawki, czyli mamy podobne, realne, ujemne stopy, tak jak większość krajów. I to, bo w ostatnim czasie w debacie publicznej były takie argumenty, że rzekomo mamy ujemne, realne stopy, jakoś się tutaj bardzo mocno odróżniamy od innych krajów, to ja chcę powiedzieć, że to zostało policzone, natomiast nie spotkałem w przestrzeni jakiejś tutaj piśmienniczej, publicznej wyliczeń, takich konkretnych takiego rankingu, więc natomiast inwestorzy nie pytają, bo one są wszędzie ujemne, czyli ten problem jest wszędzie podobny. Ale o metodologii nie mamy czasu powiedzieć, jak one były, można je liczyć bardzo, na bardzo wiele sposobów, a nominalnych stóp mamy bardzo wiele i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co do rynku pracy, rzeczywiście sytuacja na rynku pracy jak dotychczas była bardzo dobra, natomiast trochę miękkie bardziej dane wskazują, że popyt na pracę słabnie. On słabnie. Czyli my go widzimy, że my nie mówimy, że jest jakieś w horyzoncie pogorszenie dramatyczne na rynku pracy, ale odpowiedzialnie można powiedzieć, że popyt na pracę ładnie. I nie wiem, czy to było pytanie pani profesor Machewki, czy ja jeszcze na jakieś pytanie obligacje. A, tak, przepraszam. Obligacje. To ja mówię jako ja. Pamiętajmy zawsze, że rząd ma w swojej ofercie obligacje, które odnoszą się czy do stóp procentowych, czy do inflacji. Czyli rząd jakiś instrument w tym względzie ma. Po drugie, jakie to by oznaczało koszty odsetkowe dla banku? Jakie to miały być koszty odsetkowe?
wyższe od stopy referencyjnej? To miałoby związek z oprocentowaniem depozytów? To miałoby związek z odpowiedzialnością banku centralnego, jako my, bank centralny jest również odpowiedzialny za stabilność systemu finansowego. My byśmy ściągali, musiało być taki swego rodzaju dumping cenowy, żeby ściągnąć te środki. W związku z tym to miałoby konsekwencje dla na pewno stabilności systemu finansowego, o którym my też musimy dbać. I również widzę taki oto argument, że działamy w warunkach bardzo dużej niepewności. Padły tutaj przyczyny, dla których mamy wysoką inflację. Pan profesor Waldemar Tomskowiak je wymienił, ale myślę, że jednocześnie trzeba powiedzieć, że wiele obszarów niepewności związanych z wojną, kwestiami demograficznymi, dekarbonizacją i tak dalej, to są wyzwania, które w obecnych uwarunkowaniach musi się zmierzyć rząd. W związku z tym też jest ważne, aby rząd miał możliwości pozyskiwania środków na te ogromne wyzwania. Czyli lokując swoje obligacje. A jeszcze ostatnie zdanie. Jeszcze to też do tej rady. Jeszcze kilka tygodni czy miesięcy temu bardzo mocno tutaj debata była rozgrzana, jeżeli chodzi o procentowanie naszych obligacji. Był poziom wtedy 9 i tutaj jest i tak dalej. Ja to interpretuję w ten sposób, że to jest ważne, aby rynek uwierzył, że inflacja rzeczywiście będzie spadać. Czyli w kontekście tym rynek antycypuje, jakie mogą być decyzje co do stóp procentowych. Dzisiaj mamy 6, a nie 9. 6 po przecinku, a nie 9. Czyli rynek coraz bardziej wierzy w to, że procesy dezinflacyjne będą na Polsce. Dwie uwagi. Rzeczywiście reguła Taylora nie jest popularna. Obecnie praktycznie żaden bank nie odważa się podnosić tak wysoko stóp procentowych, jak wynikałoby z tej reguły, którą znamy. No to jest prawda, ale jak popatrzymy na faktyczne procesy inflacyjne, szczególnie w Polsce, i zderzymy je z potrzebami pożyczkowymi, które ma rząd, ale jeszcze większymi potrzebami, które wynikają z konieczności modernizacji gospodarki i przełączenia się na gospodarkę zeroemisyjną, to jest bardzo poważny problem, bo obecnie, mówiąc całkowicie potocznie, palimy pieniędzmi. Zasoby gotówkowe ulegają degradacji. To jest bardzo niebezpieczny sygnał dla gospodarstw domowych i dla innych podmiotów gospodarczych, jeśli idzie o zachowania dotyczące przyszłości i naszej zdolności do oferowania podmiotom, które mają zdolność do podejmowania ryzykownych decyzji, czyli przedsiębiorcom, oferowania środków. To jest nasze największe wyzwanie, bo z jednej strony jako cyniczni ekonomiści rozumiemy, że spora część instrumentów jest słabo skuteczna i trzeba część z tego pustego pieniądza, przepraszam za wyrażenie, wypalić, ale ja się martwię o zachowania w przyszłości i martwię się również o to, jak przekonać ludzi, albo jak bank, albo rząd, jakikolwiek on będzie, jak przekonać ludzi do bardziej racjonalnych zachowań konsumpcyjnych, do umiarkowanej konsumpcji bez szkody dla funkcjonowania gospodarki, ale my znacznie wszyscy musimy wydłużyć horyzont naszych decyzji. Przedsiębiorcy, gospodarstwa domowe. Nie może być tak, że pojawia się kolejny kryzys i jedyną reakcją jest rząd, który
dosypie pieniędzy, albo bank centralny, który ominie zakaz bezpośredniego finansowania potrzeb pożyczkowych rządu i będzie kupować obligacje Państwowego Funduszu Rozwoju albo Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest nasz największy problem, który powstanie, który jest już w tej chwili, a który nie jest dostrzegany. Jeszcze raz podkreślam, zmiana postaw i wydłużenie horyzontu decyzyjnego tak, żebyśmy mieli zdolność do samodzielnej reakcji na zakłócenia, które będą. Dziękuję. To jest absolutnie fundamentalna kwestia, panie sędziego, tak naprawdę, bo my znowu weszliśmy tak naprawdę, przepraszam za określenie, w technikalia. Tak? Wspiera, czy 60% to jest inflacja zewnętrzna, 30% to wewnętrzna. Tak naprawdę mamy sytuację bardzo trudną, bo nakładamy na ludzi potężny podatek inflacyjny. To jest w tej chwili straszliwy problem. Równocześnie budujemy im złudzenie w pewnych obszarach, że się bogacą, tak? No bo inflacyjnie rośnie im cena nieruchomości. Mój ubezpieczyciel po raz kolejny każe mi płacić więcej za samochód, bo mimo, że to jest stara strefa, to on sobie wyliczył, że on jest coraz droższy, tak? Więc pozornie staje się dzięki temu zamożniejszy, bo mam coraz starszy samochód, który jest coraz więcej wart. Więc Państwa, w tym momencie tak naprawdę szalenie ważna byłaby próba tej optymalizacji tej tak zwanej policy mix. Czyli tak naprawdę uczciwa rozmowa o tym, co w tych czasach niepewności, już nie ryzyka, tych nałożonych się na siebie problemów, no bo właśnie od polityki klimatycznej, niska stopa inwestycji i tak dalej, co w tych czasach należałoby robić. Natomiast można odnieść wrażenie, i to jest może mylne wrażenie, że w gruncie rzeczy rząd tak w zasadzie nie jest przekonany do tego, że powinien ograniczać inflację, bo w tym gruncie rzeczy zarabia. Każdy punkt procentowy inflacji to jest ładnych parę miliardów złotych więcej. Jak się ma 75% obciążenie budżetu wydatkami sztywnymi, a trzeba je regulować według zapisanej w ustawie stopy inflacji, czyli tam 3 z ogonkiem, a ma się realną 17, no to pieniądze na regulowanie różnych zobowiązań w budżecie przybywa. Czyli mamy rząd, który nie za bardzo w tym momencie widzi potrzeby walki z inflacją. No i rzeczywiście pozycja Banku Centralnego i Rady Polityki Pieniężnej w tym momencie trudna, ponieważ jak będzie za bardzo walczył z inflacją, to się narazi na zarzut, że tłumi wzrost gospodarczy i to magiczne bezrobocie. Nie ma przesłanek, żeby twierdzić, że w Polsce może radykalnie wzrosnąć stopa bezrobocia. Taką samą stopę procentową mieliśmy pod referencyjną w 2002 roku, gdy stopa procentowa była chyba 17%, stopa bezrobocia była 17% w tej chwili, mamy gdzieś tam rzędu właśnie tych 3-4%, które różnie liczą. Więc wydaje mi się, że w tym momencie tak naprawdę jest potrzebna znacznie głębsza dyskusja o szeroko rozumianej polityce makroekonomicznej i przydałoby się, żeby to była dyskusja z udziałem wszystkich, powiedziałbym, reprezentantów różnych poglądów politycznych i nie tylko. Natomiast no, problem polega na tym, że ten apel pana profesora Kowalskiego o wydłużenie perspektywy. Perspektywą jest październik 2023. I w tym momencie zapomnijmy o wydłużeniu perspektywy. Ja bym to jeszcze dodał, szanowni państwo, że jest kwestia taka, że my troszkę zapomnieliśmy, co tak naprawdę inflacja robi. Przez długie dekady byliśmy tacy bez tej inflacji spokojni, można powiedzieć. Wydawało nam się, że to już nie jest problem i że to nie wróci, prawda? I troszkę też nie pamiętamy, jak bardzo druzgocąca może być inflacja do gospodarki. No i to przyznam, że mnie to uspokoiło, co powiedział pan profesor Kochalski, że ten średni okres i tak dalej, jasny jest średni okres, żeby cel szedł w średnim okresie w porządku, dobrze. I to jest właśnie to, tak by to powinno być komunikowane, że mamy określony wybór, liczymy, no może właśnie to, od czego zaczęliśmy, co pan profesor Kochalski mówił na początku, że nie ma już tej ścieżki stóp procentowych, a może akurat by się przydało. Może akurat by to był jakiś pomysł, żeby no dać jasny, wyraźny sygnał, robimy tak i tak, mamy taki, a nie inny horyzont. No i wszyscy odchodzą, ale może niekoniecznie wszyscy mają rację. Może warto byłoby do tego jakoś wrócić i po prostu, bo to jest, proszę państwa, to, o czym mówiłem, to mnie niepokoi. Jeżeli nie ma jasnej hierarchii celów w polityce gospodarczej, no jeśli nie ma jasnego przyporządkowania jeszcze tego klasycznego Dinbergenowskiego, prawda, że polityka fiskalna odpowiada za to, polityka pieniężna odpowiada za to, kursowa jest wspólną domeną, choć mam osobny rozdział, a gdyby tak popatrzeć u nas, to jest takie poczucie, że NBP robi wszystko, bo i się przejmuje bezrobociem i gdzieś próbuje w inflację i jeszcze do tego mamy kurs waluty,
No i jedna instytucja ma robić całą politykę gospodarczą, troszkę chyba dużo. I tak jeszcze przewrotnie tylko odpowiem tutaj na pytanie o te obligacje rządowe, obligacje Banku Centralnego. No, nie emitujmy obligacji, poczekajmy i wprowadźmy sobie CBDC. To wtedy dużo łatwiej będzie robić transfery socjalne, jakiekolwiek inne. Dziękuję. Dziękuję. Tak, czy dziękuję. Ja troszeczkę się poczułem wywołany przez wypowiedź pana profesora Kaskiego i przez ostatnią część wypowiedzi pana profesora Sznoka. Starałem się to liczyć, ale wydaje mi się, że dzisiaj najczęściej, gdy wypowiadałem słowo, było oczekiwane. No, generalnie współcześnie na prowadzenie polityki monetarnej sprowadza się do tego kształtowania oczekiwań. No, trudno sobie to wyobrazić, żeby można kształtować te oczekiwania bez odpowiedniej komunikacji. Tak się składa, że ja niespełna miesiąc temu miałem okazję wysłuchać bardzo ciekawego wywiadu pana profesora Kowalskiego, na którym nam pokazywał, tak, na konferencji zarządzania finansami, na którym pan profesor nam pokazywał, że nie powinniśmy wątpić pana aparat analityczny Narodowego Banku Polskiego, bo pan profesor pokazywał dane, z których wynikało, że tak naprawdę wszyscy się pomylili, jeśli chodzi o prognozę inflacji. Z tym, że NBP, w przypadku NBP, decyzja była mimo wszystko dość wysoka. Jednocześnie na początku tej wypowiedzi pan profesor powiedział dzisiaj, że no, jest taka pożywna tendencja odchodzenia właśnie od deklarowania, nie wiem, czy składania zobowiązań, ale deklarowania ścieżki w zakresie kształtowania stóp procentowych. Ja chcę postawić takie pytanie. W takim razie, co można zrobić, jeśli odchodzi od takiego podstawowego instrumentu komunikowania się z uczestnikami rynku, żeby zarządzać czy kształtować oczekiwania inflacji? Czy to nie jest taka pętla, którą sobie zakładamy tak naprawdę na szyję? Bo mamy dobry aparat, bardzo dobry aparat analityczny, jak sądzę, a jednocześnie wiemy, że no, wszystko, co się dzieje, przekłada się na oczekiwania inflacyjne. Kto, jak nie bank centralny, ma kompetencje, a jednocześnie takie zobowiązanie do tego, żeby kształtować oczekiwania. Dziękuję. Moment, tu też będzie ostatnie pytanie. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie z innej sfery troszeczkę, ponieważ dużo tutaj było wobec polityki monetarnej podniesiony temat inflacji. Ja chciałbym zapytać o politykę fiskalną i moje pytanie brzmi, czy manipulacja stawkami podatków obrotowych, takich jak VAT czy akcyza, ma realny wpływ na kształtowanie się inflacji? I jeżeli tak, to czy istnieje jasno określona zależność między nimi? Dziękuję. No to pan proszę. Kto pierwszy? Nie ma. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja żadnymi podatkami nie manipuluję. Na te oba pytania, czy na to? Na to pierwsze, bo jesteśmy na pierwsze. Czy pan, każde pytanie jest dobre, tylko to sformułowanie manipulowaniem zbiło mnie tak trochę z... Rozumiem, że manipulowanie, pan ma na myśli tarcze antyinflacyjne, czy coś głębiej, czy... No, między innymi ostatnie działania rządu polegające na zmniejszeniu stawki, które padły akcyzy. No, powiem tak, zmiany, które są deklarowane, bo one nie są wprost oficjalnie przedstawione, no one prawdopodobnie przejściowo inflację nam podwyższą, mam na myśli te odejście od tych ulg, które były wcześniej wprowadzone. Natomiast to jest
Panie profesorze, od dawna pytanie stawiane o te guidelines. Nie mam miesiąca, tygodnia, żeby... Tendencja tych, to znaczy, znowu wracamy do początku. No to do tej wiarygodności. Ja celowo na tej konferencji zabrałem głos, aby powiedzieć, że mimo tej dużej niepewności, to jednak analitycy Narodowego Banku Polskiego, ich efektywność, ich prognoz jest największa. No i teraz trochę niezręcznie, nie wiem jak to powiedzieć, ale niestety mamy taki troszkę spolaryzowany klimat w otoczeniu Banku Centralnego, że wiele działań, jakość debaty, narracja, która jest używana, ona to trochę niestety no, tę wiarygodność osłabia, o tak, osłabia. Ja nawet miałem taki awaryjny slajd, którego nigdy bym się nie odważył wyświetlić, który odnosi się do jakości debaty. W związku z tym bank centralny, wiarygodność tak, natomiast w tej chwili tendencja jest w większości banków centralnych, EBC ostatnio to zakomunikował, prezes Banku Europejskiego też powiedziała, że nie będą pokazywać ścieżki stóp procentowych wobec tak dużej niepewności. Więc bank centralny nasz tego nie robił od jakiegoś czasu, natomiast teraz również inne banki nie chcą tego robić. Natomiast no pewnie idealnie byłoby, gdybyśmy mogli mieć taką, żeby taka sytuacja wystąpiła, że można byłoby rzeczywiście pokazać te prognozy i te prognozy byłyby w odpowiednio w otoczeniu odebrane, skomentowane i przyjęte. W tej chwili jest to dość trudne, wydaje mi się. Ja tylko chciałbym pomarzyć przez chwilę a propos komunikacji i budowania wiarygodności. Może będzie niedługo tak, że konferencje Banku Centralnego, Rady Polityki Pieniężnej będą krótsze, forma będzie inna i taką drogą rozpocznie się odbudowywanie nadszarpniętej wiarygodności Banku Centralnego. Dziękuję panu. Państwa, ja już... To tylko jedno zdanie. W żaden sposób nie próbując rozwijać tego wątku, ale proszę mi wierzyć, że w przestrzeni publicznej debata odnosząca się do tych kwestii czy konferencji, czy posiedzeń grudniowych, czy regulaminów i tak dalej, jest osłabia to wiarygodność, ale co najważniejsze, nie ma to pokrycia w rzeczywistości. Bo ja sobie zdaję sprawę, że w opinii publicznej, gdy powstał dylemat dwudniowych spotkań rzekomo Rady Polityki Pieniężnej, że to jest rzekomo problem, to ja zapewniam, że ten problem nigdy problemem nie był. On nigdy problemem nie był. Natomiast doprowadzono do sytuacji, że rzekomo to jest jakikolwiek problem. I takich przykładów można było, mógłbym w tej chwili podawać bardzo dużo, ale nie, myślę, że to by nie służyło debatowaniu o takich kwestiach na Uniwersytecie Wiarygodności Banku. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, bardzo szanowni publiczności, dziękuję za udział, za wytrwanie, bo trochę się parę minut przedłużyło. Ja myślę, że nasza debata przyzwala, ale w związku, że jakby ten poziom
polaryzacji, gdy debatą jednak trochę ogniwę. Możemy dyskutować w innym kierunku, ale oni mają różne poglądy. I tak ten bardzo jest to słynne. Jest ten słynny pogląd. Także widać, że bardzo prezentowane różne poglądy, dobre jak taki fajny atmosferę. I ta debata, mam sądzę, jestem przekonany, zdecydowanie charakter merytoryczny. Bardzo uprzejmie, panie przewodniczący, dziękuję.